journey on, we will see. Come with me, take the journey. Ano, żyję. Przy okazji witam zebranych, jeszcze i tak poczekam tu chwilkę. I tak, żyję. W końcu mam internet nie z drewna i szansę na to, żeby to się wszystko udawało. No i wolną chwilę. Bo nie ukrywajmy, no. Życie życiem. Nie mam czasu, możliwości, ani niczego. I tak na przeszłość. No. Tam w opisie, czy tam niżej, poniżej, tam SimCity. Jak to tak zwał? Powinny być linki też do twarzy książki twojej tuby. Tam można czasami znaleźć jakieś większe informacje o tym, co się dzieje, co się nie dzieje. I tak zaniedbane przez ostatnie, powiedzmy, jakby to najłatwiej nazwać, no, wyzwania, z którym się mierzyłem. Ale tak, tam trochę tego też jest, więc no. To w sumie tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Nie ma żadnej wielkiej głębi, czemu nie było transmisji i tym podobnych. Pomijając to, że właśnie czasu nie miałem ani sił. A dropów? Nic mi nie wiadomo o dropach ze Star Raila. Jeśli tak, to zaraz ogarnę, żeby były. Już szybko sprawdzam.
Okej, okay, faktycznie są, są. Okej, okay, no to już daję dropy włączone. Dzięki za informację. Już jest. Dobra. Okej. To już dodaję do tytułu standardowy. Że ten, jak to się nazywa? Chociaż nie wiem, czy jest teraz kampania dropów bezpośrednio. Nie chciałbym po prostu też w błąd wprowadzać wszystkich, więc... To już no, smutne, ale zawsze jakaś opcja. Dobra, tak czy inaczej, dopisuję tylko dropy. Dropy. Okej. Okay. O ile istnieją. O, nie witam Helgę. Moderatorkę marnotrawną. Dobra. A teraz tak, na serio. 2 minuty jeszcze przed czasem jesteśmy, ale można w sumie siadać do tego wszystkiego. I tak, jakby to powiedzieć, dzisiejsze spotkanie będzie bardzo spokojne, luźne i tak dalej. Głównie jest ten cel tylko to, żeby sprawdzić, czy w ogóle internety przeżyją. I czy nie zrobotyzuje mi głosu, jak ostatnio było z dziwnymi rzeczami. Ale dobra. Ogólnie tak, jesteśmy w pociągu tytułowym. Nie wiem, czy co tutaj dużo mówić, pewnie wszyscy już się naglądali tego na Twitchu, czy na YouTubach, czy gdziekolwiek indziej, na jakichś Facebookach nawet. Nie jestem w stanie tu nigdzie usiąść, szukałem takiego miejsca wcześniej. Przykro mi, ale po prostu no, nigdzie mi mój jeop nie chce usiąść. O. Jeżdżę. Ja akurat mogę powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o Sile, czy jakąkolwiek inną postać, to... Nic nie mam, ale powód jest taki, że po prostu na początku puściłem tam tego wymaganego jednego jakby tego warpa, potem chyba jeszcze maksymalnie 20 innych, a potem stwierdziłem, więcej już nie, nie będę już tego robił, zostawiam to wszystko na jakieś tam właśnie luźną chwilę. No ale tak, investigate, coś trzeba? Aha, jak mi się coś klikłem. Przepraszam bardzo, nie chcę tego. Czemu ja coś włączyłem? Czemu ja zawsze muszę coś przyjąć? Dobra. Cicho. Dobra. The Dobra. Intelligentsia Guild's Astral Ecology School has declared the official end of 2057A. Dobra, wyłączamy. No na przykład, jeśli ktoś będzie chciał zapraszać, to proszę, UID jest, nie jestem w stanie ukryć. I tak. Astral Peace Corporation will continue to wholeheartedly support the peaceful coexistence and commercial prosperity of all residents in the galaxy. The IPC will remain. No, jest event w Genshin, oczywiście, ale co mam siedzieć na jakimś głupim evencie, którego już skończyłem? I po prostu streamować Genshin, dlatego że jest event, którego już mam zrobionego. Zamiast robić tutaj coś pożytecznego w kosmicznym pociągu i nie wiem, ogarnąć na przykład mojego wspaniałego Bonko Kija, żeby miał jakieś porządne artefakty czy coś. Przepraszam, relikty. Tak, relikty. Dobra. Ale nie ma co tutaj dużo marudzić. Jeśli kogoś zastanawia, jaki etap, to mogę powiedzieć, że... Jeżeli to nie chcę spoilować na razie od razu, powiedzmy, że gdybym chciał, mógłbym powiedzieć, dziękuję ci Kiju, nie jesteś mi już potrzebny. Ale na razie jeszcze tego nie robię, bo... No nie mam innego fizykala. Okej, ja widzę, że będę musiał wynająć jakiegoś nowego moderatora, żeby rzucał te wyciszenia Helza. Za takie herezje, które ona mówi. Nie, ale dobra, starczy tego. Naprawdę starczy tego, lecimy do zakładki od życzeń. O, widzę, że ktoś kradnie teksty Helni. Dobra. Więc jak widzicie, 20. Tutaj proszę... O! Okej, okay, 60 biletów. Więcej niż pamiętałem. 7000 kryształów. 5 biletów takich. Jak mówię, nic dosłownie pewnie ruszałem. Okej, okay, zobaczymy, tylko szybko podgląda. Nie zgubiłem żadnych klatek, więc jest sukces i...
Gdybym mógł, zrobiłbym teraz obstawianie, która postać mi się pojawi jako, jako pięciogwiazdkowa z tych wszystkich, więc no, niestety nie jestem w stanie tego robić, bo te opcje są niedostępne u nas w Cebulandii. O nie, internet zmarł. Biedny, biedny interneteł. Ale dobra, nie ma co przedłużać pociągu. Nie zawiedź mnie z tym, kogo mi przyniesiesz za te bilety. Pierwszy strzał dzisiejszy. Klara albo Himeko. A wiesz, siostra? Z Klary bym się nawet ucieszył częściowo. Uwaga, i co my tu mamy? Nie. Standard. Co mamy? Loop. Okej, okay, fajnie. Nie mamy jeszcze takiego światełka, to przyda się. Okej, okay, Voida sobie ulepszymy. Tutaj defense. Chyba też nie miałem. Pioneering, no dobra, przyda się. Kolejne nowe dla Hunter, tym razem Collapsing Sky. Dobrze, świetnie. Musiał Amber się pojawić. Musiał być Amber. Ja już mam go na piątce. Nie potrzebuję kolejnego. Okej, okay, Arrows może się przyda i... Moles, welcome you. Okej, okay, nowa czwórka. Przynajmniej tyle. Hidden Shadow, dobra. Jak na pierwszy strzał, nie jest źle. Nie ma jakoś nadmiaru powtórek. Ach, Ambur. A, ogólnie mówiąc, ja co jestem naprawdę nadal jeszcze takim noobkiem. Na chillu gram, nie przejmuję się niczym za bardzo, więc... To, co się będziecie widzieć, to z góry mówię, są postacie nieogarnięte. I tym podobne. Jak na razie przez pierwsze kilka dni jedno co robiłem, to właśnie szarżowałem wątek trochę główny, trochę poboczniaków. Gromadziłem bilety i XP-em część postaci. Ale dobra. Kolejna dziesiątka za 8 biletów. Leci. I co tym razem będzie? Okej. Okay. Mamy to! Mamy to! A u mnie? Nie chwaliłem się tym. Jeśli chodzi o poziom postaci, to 40 prawie wszyscy mają. A jeśli chodzi o Trailblazer, to chyba 26. Może 25, nie jestem pewny. Uwaga. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Te emocje coraz wyższe. Musiał być Amber, oczywiście. Jakby inaczej. I... Okej. Okay. Tingyun. Nowa postać, czwórka, więc okej, okay, fajnie, fajnie. Harmonia, o, czy mam kogoś innego z Harmonii? Ja no mam, ale nadal dobra alternatywa. Lub i... Nie wierzę. Dawaj, siostro, chodź, 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 możesz mi już zabrać. Możesz mi ją zabrać, możesz mnie już zabijać. Ja ci mówiłem, że tak będzie. Ja cię ostrzegałem. No więc, to by było na tyle. Trafiła się Bailu, chyba? Nie, to jest ryba, a nie furas. Nie myl ryb z furasami, proszę cię. Ale tak... Bailu. W końcu będę miał innego lekarza niż Natasza, co jest... No dla mnie świetne, bo... Osobiście... Mówiąc... A zaraz ci tu wytłumaczę coś, Helgo, bo furas nie odnosi się do ryb. Ale to zaraz, będę wielką zabawę w Gwiezdny Klucz bawi i uczy. Ale teraz tak... Co było? No, nie chcę, żebyś to źle zabrzmiało, ale strasznie jakoś nie podpasowała Natasza, więc dobrze, że mam innego lekarza. No i ostatnia, tańsza dziesiątka, zobaczymy, co tutaj wypadnie. A potem przechodzimy na ciekawsze rzeczy, czyli standard. Nie muszę zrobić jeszcze tylko 299, żeby dobrać sobie Welta. Chyba jedną postać Imaginary obecnie. Ale dobra, Defense. Manipulation. Amber. Chyba nie będzie dziesiątek bez Amber. Course. Tutaj nie mogę tego przetłumaczyć. Sagacity? Może jakoś tak? To nie chodzi o puchatość, to jest inne określenie prawdziwe. Okej, okay, dobrze kojarzę, że Welt jest jedny imaginary na obecny moment, więc no, przydałby się. I... Trend of the Universal Market. Okej, okay, dobrze, widzę, że jeszcze to jest dlatego... nie pamiętam teraz nazwy, ale ogólnie... Preservation. Dobrze, przyda się.
Mutual Demise. Okej. Okej, Saga City kolejne. No, nic wielkiego. I teraz tak, jeśli chodzi o same... No, chwilowo nie masz, czasem będą. Ale tak, jeśli chodzi natomiast o samą nawet tutaj właśnie Sile, osobiście nie jestem jakimś... Nie jestem jakoś wielce przekonany, żeby ją brać. Może później te właśnie tutaj warpy wyślemy. Ale to później. Na razie chciałbym oszczędzić te bilety, jeszcze pomyśleć. No i przechodzimy teraz do najoczywistszej rzeczy. Czyli tutaj. Jeśli dostałem jakąś broń, świetnie. Jeśli dostałem jakąś piątkę, świetnie. Jeśli nie, to przeżyję. Przy czym z tego wszystkiego tutaj po raz kolejny powtarzam. Celuję w Welta. Czym Welta? Walta. Nie ma jak na niego mówić. Po prostu tego gościa tutaj. Jednego Imaginary. Przypominającego mi mojego szlachetnego maga. Delikatnie to ujmując. Który był moim drugim ulubieńcem, jeśli chodzi o moje wszystkie postaci w RP. Kiedykolwiek. Ale tak, starczy tego. Lecimy z dziesiątką biletów. I dawaj pompom. Pokaż to piękne złoto z wagonu. Dawaj, dawaj. Dawaj pompom. No. No jak tak możesz. Liczyłbym coś lepszego. Ale dobra. Databank. Dobra. Mutual Demise. Świetnie. Machine Cox. Okej, okay, chyba miałem, ale dobra. Potem znowu Meditation. Void. Darting Arrow. Mutual Demise. Okej. Okay. Adversarial, znowu coś nowego, fajne, i day one of my new life, okej, okay, dobra, czyli mamy pompom, i Mars 7, okej, okay, databank, i tak, siostry już mam pod gardłem z nożyczkami, więc żegnajcie, żegnaj świecie, zaraz się wykrwawię na śmierć za to, że Bailu się trafiła. Może bije podobne, nie wiem. Nie testowałem nawet na tych testach. Jak mówię, bardzo mało tutaj zrobiłem pobocznych aktywności. Na razie to nie przyjmiemy. O! I mam achievementa. Świetnie. A teraz kolejna dziesiątko. Proszę, daj mi złoto, ja chcę kolejną piątkę. Proszę cię. No i nie ma. No i nie ma. Alice? Pela, Champina. Okej, okay, pierwsze chyba nie Hilti, który posiadam. Bo tak, jeszcze nie robiłem... Holu Lustern, tyle żeby odebrać sobie darmową dziewczynę grającą w Mahjonga przy użyciu kafelków ryb. Ale dobra, nadal niech będzie. Typowe Amber, oczywiście. Chronus, tak, tak. Nawet nie będę tego czytał, już nie ma co. Po prostu dawaj ta, zobaczymy, czy będzie coś więcej. Oj, jest więcej! Secret Wow. Czemu? Okej, kolejna dla Destruction. Może się przydać. I... okej, jeszcze dziesiątkę mogę puścić, czemu nie. Po czym będę musiał chyba zajrzeć na opcję, żeby to kupić, coś tam więcej. No i dobra, pompom, proszę. Proszę ci, pompom. Czemu się tak zawodzić? Ja tutaj próbuję przekonać co niektórych, że jesteś lepszą bytę od Paimon, a tutaj nie dajesz mi nawet za to 5 gwiazdkowych postaci gratisowych, no ja muszę się zastanowić. Paimon była bardziej życzliwa w swoich rozdawnictwach. Dobra. Standardowe trójeczki. Shattered Home, okej. Okay. Nawet nie pamiętam tego czegoś, ale widać, że już to miałem. I... nosz! O, frasek! Nosz! Po co mi powtórka? Dawaj, daj inne czwórki, proszę cię, gro! Pompom jest mnie irytujące. Jako byt. Ale dobra. Dobra. Idziemy na exchange. Bo jeszcze tego nie wykupiłem. Te biorę od razu. Te w sumie też mogę wziąć od razu, co mi szkodzi. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, jeszcze pomyślę, co będę brał, co nie będę brał. Bo na razie nie czuję potrzeby brać czegokolwiek z tych wszystkiego. No ewentualnie co i te inne, no ale jeszcze nie mogę, niestety. A tutaj, powiem szczerze, nie będę brał niczego. Może to być głupie, ale ja po prostu chcę oszczędzać na wypadek, gdybym kiedyś potrzebował, no, tego. Nie wiem, czy to jest rozsądne, czy nie, ale tak... Na zakończenie jeszcze wyślemy 10. Po czym jakieś tam mniejsze aktywności zacznę robić. Może pójdę tłuc z jakiegoś bossa ponownie. Może będę ogarniał jakieś materiały. Nie mam pomysłu po prostu na to. Może jakieś kwaściki. Ale dobra. I... znowu czwórka. Patrzcie po tym, jak tylko drzwi się otwierają, wiesz?
Ja wiem, że będzie... Ja wiem przecież, siostra, to wszystko wiem, że potwierdzi drzwi, ale ja wolę marudzić. Okej. Okay. No cóż, no, każdy ma swoje preferencje. Ja właśnie lubię pompom bardziej za charakter i za to, że to się nie marudzi ciągle nad uchem. Ale dobra, już chyba 5 czy 6 razy dostałem SMS-a, że mam wracać na pociąg, bo coś się niebezpiecznego stało. Więc no, co kto lubi. Ale nadal jest to mniej irytujący byt niż Paimon. I dance, okej. Okay. Okej. Dobra. I na tym kończymy wyszowańsko. Chociaż nie, dobra, jeszcze tą jedną jeszcze mogę wysłać. Dobra, dawaj ta pociąg. Może być coś fajnego? Nie wiem. Ale dobra, niestety. Niestety, nic nie ma. I w sumie... zaryzykuję. Zrobię ten sam błąd, który zrobiłem w Genshinach za pośrednictwem Helgi i siostry. Bo tutaj nie opowiadam jeszcze o tym, nie było to widoczne prywatnie, ale wyobraźcie sobie, wszyscy zebrani, że dostałem na 11 pity Ayake. Tylko przez siostrę i Helgę, które mówiły, a Wishu, i tak zmarnowałeś już ten 50-50, teraz i tak ci nic nie grozi, nie przyjdzie ci tak szybko postać. Ale tak. Mam nadzieję, że nie będzie tak samo. I uwaga, dziesiątka. Jeśli ma coś przyjść, proszę, niech to będzie coś ze standardowego baneru. A jeśli nie przyjdzie nic, to też dziękuję. Noż! Noż! Zobaczysz, Sil! Noż! Sil! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, ludziska? No, cholera! Mówiłam! Czy wy widzicie moją klątwę? Czy wy widzicie moją klątwę w tych głupich grach od Hoyolabów? To jest moje życie! To jest moje życie! Chcę zdobyć jedną postać, nie dostanę jej nigdy! Mogę 2 lata polować na tę postać, 3! Nigdy! Rzucam przypadkową dziesiątkę na jakieś głupie coś. Dzień dobry, oto twoja postać! No ale dobra, kolejny do kolekcji. No tak, to były moje pierwsze 10 wishy na tym banerze. Ja mówię, ja nie usuwam nigdzie poza 20 na tym premiowanym i jednym wishem, który trzeba było, żeby dostać tą asteczek i tam. No cóż. Jak mówię, to nie chodzi o sam fakt, że mi to nie pasuje, tylko bardziej chodzi o to, że to jest moje szczęście. Dostaję największe rzeczy, których nie potrzebuję. A, okej. Okay. Jakaś fajna czwórka. Nie mam już czym. Nie mam już co. Ta, dobra. I teraz wiecie co, mam jeszcze właśnie dużo tego. I z chęcią bym powyszował bardziej, tylko... Cicho, siostra! Jak to powiedzieć, tutaj nie ma już co wyszować. Wiem, że są niby premiowane tej czwórki takie jak Hook, czy właśnie inni, ale nie ma sensu, mam wszystko stąd. Pytanie, czy brać weapon banera? Bo mógłbym tutaj niby wysyłać nadal. Tu one szybciej przychodzą? Co 50! To jest 50, okej, okay, dobra. Nie jest 90. Wiecie co, jeśli tu jest 50, to jeszcze wyślę 20, a potem możemy pójść na weapon banera, ewentualnie. Będzie po 10, fulak. Jak mówię, tu miało być mega wishowańsko. Jest mega wishowańsko, tak jak obiecałem. I tak. Dla tych, którzy tutaj nie byli od początku czy coś, jeszcze informuję, to wszystko zostawiam też na YouTubie. Co prawda na niepublicznym, więc... będę musiał zrobić jeszcze playlist od tego, żeby to ludzie, którzy chcą, mogli obserwować. Ale będzie. A póki co przeglądamy wszystko. I proszę, żeby to nie była... Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, żeby to nie była pani Lis. Pani Furas, kolejny raz. Na szczęście nie była, więc jest dobrze. No ja już mam podwójnie. I jeśli siostra mnie nie okłamała, to w tym momencie powinienem mieć już kolejną piątkę. Ta. No, niestety, to ja znam takie sytuacje, bo internet wcześniej też był bardziej, ja wiem. I co? No to co? To znowu ufasz nie temu, komu trzeba, siostra. Ale dobra. A, nie wiem, jak to wygląda. Może po prostu wysłał mniej życzeń, niż by się wydawało. Ale jak mówię, do jednej piątki jestem w stanie. Details. 90. Niestety, no tak to jest, jak się nie sprawdza i się ufa siostrze.
Ale dobra, trudno, będę potem może tego kiedyś żałował. Na razie rezygnuję z tego, idziemy na łapę banera. Jak już mam postać, to może wypadałoby zdobyć jeszcze właśnie sygnaturę. Oczywiście nadal dziesiątkami, bo szybciej. A po wszystkim, no... Po wszystkim, naprawdę nie wiem, co by to robił, ale... Ale dzisiejszy dzień już na pewno jest moim szczęśliwym dniem, jeśli to wszystko chodzi. I dobra, szybciej. No, okej. Okay. Kamyczek Amber, standardowo. W sumie, powiem szczerze, nawet to jest sensowne, że Amber jest dla Preservance. Przynajmniej jak się nazywa. Okej, to jest chyba czwórka, która będzie mi prześladowała normalnie niczym Rain Slasher. Ale dobra. Dobra. Tutaj pewnie będzie 80. Możliwe. Możliwe, że będzie 80, może nie. Poza tym ludzie się nie słyszą, siostra, niestety. Wiesz, headset. To nie jest już czas, kiedy był Yeti, który słyszy pralkę z drugiego końca domu. Ale dobra. Okej. Okay. I co tu mamy? Okej. Okay. Signature tej Nataszy. Może się przydać. Coś fajnego innego się tu pojawi, czy nie? Przyda się przedmiot, nie to, że to jest sygnatur Nataszy. Dobra. O, proszę! Kolejne. Nie mam prawa? Nie mam prawa? Zobaczymy, może dostanę. Dostanie. Może i dostanę. Tak. Ale dobra. Nie mogę tutaj kolejnej dziesiątki wysyłać, więc chwilowo przerwa, porobię jakieś mniejsze aktywności. I zaraz wrócimy do tego. Dobra. Zanim to wszystko, to jeszcze tutaj muszę zobaczyć tylko, czy jesteś do odebrania. Warp 40 times. Dobra. Jak mówię, dużo jakoś nie robiłem szczególnie. Teraz tak, zobaczmy, co my tu mamy. Okej. Okej. Zobaczmy, co z tego będzie. Pierwsza rzecz, kiedy używamy skilla... Jeden dodatkowy strzał. O, a i do tarczy mi by się to przydało, fajne by było, bo jak mówiłem, planuję budować tę bardzo fajną postacią pod tarczę, która swoją drogą, mogę się mylić, nie wyzywajcie mnie, ale jest moim zdaniem jedną z najlepszych postaci, jaka jest dla free-to-playów. Po prostu tak czuję, jak wstępnie obserwowałem sobie jak, ale tak, jeden dodatkowy strzał na skillu, akceptowalny. Tyle mogę o tym powiedzieć. I teraz tak, gdzie jest ona? Tutaj, kiedy używamy Ultimate'a, jakiś sojusznik z... Tu nawet nie wiem, co to jest, będę musiał poczytać, ale tak, dostaje przyspieszenie po prostu speeda 20%. Aha, okej, okay, jedna tarcza to marcza. Powiem ci tylko tyle, szarżuj dalej, to będziesz miał jedną fajną tarczę. Z czasem na pewno. Za dużo nie mogę powiedzieć niestety, bo nie chcę spoilować, jako że gra jest dosyć młoda. I nie każdy poszedł tak daleko jak ja. Chociaż niestety i tak tu będą spoilery, ostrzegam was. A, on może tak. I dobra. Teraz, kiedy to wszystko ogarnięte, to... zobaczmy najpierw jeszcze, jakie tu mamy rzeczy. I tak. No teraz już mam tego dużo. No tak, wiem, siostra. Tylko na razie chcę po prostu odklikać, żeby zobaczyć te nowe efekty. Tutaj mamy... 20% większe obrażenia. Okej, okay, fajne. Fajna dosyć. Może będę tego używał kiedyś. Na razie o tym nie myślę. Okej. Okay. To jest ciekawe. Bo Stack of Mischievous, czyli z takiej jakiegoś efektu Mischievous, tylko... Problem polega na tym, że nie wiem, czy te staki się resetują, czy one się w nieskończoność stakują, jakie są sytuacje, bo tego nie kojarzę. Ale tak, mam tutaj trzy, co znaczy, że mógłbym zrobić sobie już od razu na trójkę. I chyba nawet to zrobię. Może, mogą niektórzy uważać, że to jest głupie, ale chyba... Nie, siostra. Chyba zrobię do trójkę. Ale zanim to wszystko, to zobaczymy właśnie pozostałe efekty, żeby wiedzieć co, jak, gdzie, kiedy. I tak, tutaj mamy... Dla harmonii... Okej, okay, kiedy używamy Ultimate'a, wszyscy mają 16% szybszej... Aha. Wolisz physical, okej. Okay. Ja mam taką sytuację, że go używam na physical głównie dlatego, że nie mam nikogo innego dobrego na physicale, ale no. Ale moim zdaniem właśnie on jest lepszy.
jeśli chodzi o tarczę i w ogóle jako ta druga wersja jest lepsza. Ale na razie nie mogę. I teraz jeśli chodzi o sam tego Kołna, nie wiem co nie myśleć, w sensie to fajne, ale czy będzie aż taki dobry jak inne? Dlaczego mogłeś dostać fajną? Cichaj, siostra. Dobra, tutaj mamy dla Nihilti. To nawet wiadomo, kto co dostanie, bo mam tylko jedno Nihilti. Każdy debuff, który ma wróg, zwiększa obrażenia. Świetne. To jest świetny efekt. Jeśli mu Walta kiedyś zobaczą, Walta, nie pamiętam jak się nazywa, jak się wymawia, nie interesuje mi to teraz. Zdecydowanie on to dostanie, jeśli nie zdobędę niczego lepszego. Tutaj defense 16%. Świetne. Świetna broń po prostu. Świetna broń dla tarcz. Zwiększa obronę o 16% bazową, potężny sam w sobie. A kiedy jestem zaatakowany, 100% szans na to, że podpalę wroga. Nie. No patrzę na czat, tylko na razie się skupiam też na tym. Mhm. A, no tak, ja tutaj powiem, że jako, że nie mam za dużo rzeczy, a Natasza mnie no, jakoś tak nie podpasowała. Polegałem głównie na tarczy od marca 7. I no, jakoś sobie poradziłem, chociaż były niewielkie problemy. Komplikacje. Nic wielkiego, ale tak. Dobra, teraz dalej. Znowu defense 16. I tak, takie zwiększone odporności, no nazwałbym to takim przystępnym, ale niczym szczególnie dobrym. Tutaj regeneracja energii. Ciekawa sprawa. Ciekawa, chociaż nadal nie wiem, czy to jest... Nie, to jest nawet dobre. Regeneracja energii losowemu komuś, jeśli ma mniej niż połowę energii. Świetnie to przyspieszy bursty, czy tam ultimate, czy jakkolwiek. Ale dobra, potem kolejne leczenie i... To też... Niezłe. Niezłe. A ostatnie... Szybsza regeneracja energii, leczenie z ultimate'em. Dobra. Zaraz zobaczymy właśnie, gdzie w Bailu, tak jak to siostra już tam też cicho mówiła i tym podobne rzeczy. Wiem, spokojnie. Jak ogarnę Bailu, to zaraz wystawię ją na wypożyczalnię. To chociaż będziesz mogła sobie na kwiatkach się nią pobawić. No chyba, że wystawię kogoś... Chociaż mógłbym też jeszcze Sile wystawić, chociaż... Ale to pod ciebie robię. Dobra. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to... Wybaczcie, że nie będę czytał wszystkich trójek. W sumie dobra, nawet zamiast czytać trójki, to może... Lepiej po prostu będziesz to szybko ogarnąć i... no... Mieć ogarnięte. I teraz tak, zamykam jedno, standardowo. Robię piątkę. I to jest tak, powiedzmy sobie szczerze, moje podstawowe działanie, jeśli chodzi o te efekty. Że zawsze... I to w Genshinach i tutaj, zawsze mam takie zasady, że jedną trójkę na piątym ulepszeniu muszę mieć. Nikt nie wiadomo, kiedy jakiś dziwny build wyskoczy, który stwierdzi, że to będzie dobre. W szczególności, że jeszcze nie gram metabuildami, więc no tym bardziej... Jakby powiedzieć... Mój Sino potrafił nosić trójkę bardzo długo, bo tylko stwierdziłem, że tak lepiej mi się bonka ze zwykłego ataku. I tak, wiem, że mnie wszyscy zamordują za to, ale na... Ja taki jestem. A, i właśnie, zapomniałem jeszcze o tym tutaj. Zapomniałem już też te czwórki, no... Też ogarnąć, to zaraz ogarniemy. Tak, standardowe powiadomienie. Nie możesz tego gościu zrobić, bo to jest zamknięte. Okej. Tak, wiem, że high rarity. No, ale bez przesady, gro. To nadal nie są piątki, żeby aż tak płakać o to, że to chcę ulepszyć. I coś jeszcze innego tu mam do ulepszenia z czwórek? Nie widzę. No to cóż, no... Żegnaj, siostro. Nie chciałem tego robić. Jestem jakimś łopem dzisiaj. Niemyślącym. Dobra. Ale wracając, no. Jeśli chodzi tutaj o tą sytuację całą, to... Wydaje mi się, że wyczerpałem swoje szczęście całkowicie i teraz... Gra się zrekompensuje po prostu na mnie. W momencie, kiedy będę szedł przykładowo zbierać artefakty. Ja wiem, siostra, wiem, że... Ja wiem, jak to u nas wygląda i tak dalej. I właśnie dla tych, którzy jeszcze tego nie wyłapali... A wiem, że to oczywiste.
I w ogóle nie powinien o tym wspominać, powinien być teraz, Jezu gościu, czemu mówisz takie oczywiste rzeczy? Tak, siostra to prawdziwa moja siostra i tak siedzi w pokoju obok. Więc, no. Żebyście wiedzieli, że nasze kłótnie czy jakieś takie głupie gadki nie są po to, że po prostu... No, coś nie tak było. Są zwykłe przekomarzenia rodzeństwa. A, właśnie, co mogę jeszcze odblokować? Ja w sumie mogę, skoro już mam tam ogarnięte. I dobra, z kolejnych rzeczy tutaj mamy jeszcze właśnie te paski całe. O! Witam nowo przybyłego. A może nie. Okej. Okej, nawet widzę, że ktoś tak już bardziej oddany ideom wykupywania subskrypcji od Amazonu. Ale okej. O, to skąd pomysł na siosterka? A siostra sama to opowiesz, czy mam powiedzieć? Bo w sumie ona może opowiedzieć, ja mogę powiedzieć, są też... Powiedzmy, jest też trzecia wersja tej historii. Ale ogólnie to nie jest nic takiego wielkiego. Sama o to prosiłaś. Sama o to kiedyś prosiłeś. Sama o to prosiłaś. Więc... Proszę mi tu nie mówić, że to ja cię tak nazywam. Dobra, szybko otwieramy. Czy w sumie otwieramy? Nie wiem, czemu wydaje mi się, jakbym po prostu jakoś dzisiaj trochę nie wyrabiał umysłowo. Ale dobra. Szybko, musimy tylko to ogarnąć. Resztę trójek będę mógł zaraz przerobić potem na te, jak to się nazywa, na energię. I tak, jak już to się ogarnie, to potem... A potem będę się pomyśleć, co chcę zrobić w pierwszej kolejności. Bo nie ukrywając to. Dużo mam do ogarnięcia w tym pociągu, ale niestety mało... Jakby... Mało pomysłu, co w pierwszej kolejności zrobić. Proszę cię. Nawet mi tu nie pisz, że chciałbym. Dużo osób tak mówi. A potem ma takie rodzeństwo. I tego żałuję. I nie, to nie tak, że tutaj to mówię po prostu ze złośliwości, ale szczerze. Ci, którzy nie mają rodzeństwa... Naprawdę, nie zrozumieją bolączki. Co jest? Czemu ja to dwa razy klikłem? Tak, z tym się zgodzę. Dobrze. Dobrze dla ciebie, Helga. Bardzo nawet dobrze. Dobra, Wojt. I czy zostało coś jeszcze wielkiego? W sumie mógłbym drugiego Ambera zrobić sobie, ale czy to ma sens? Powiedziałbym, że nie. No cóż. My na szczęście mamy trochę inną sytuację, inną relację. A. Okej, to tu żeś mnie zaskoczył. 7 lat różnicy robię już. Znaczy, tak, 7 lat różnicy to jest sporo. Gdybym miał przycisk dałp albo jakieś dźwięk od dałp, to bym to teraz zrobił. 7 lat to jest. Nie jest aż taka wielka przepaść, jakby mogło się wydawać. I to akurat nie żartuję. Moim zdaniem to okej. Są może inne spojrzenia na świat momentami czy coś, ale nadal to nie jest aż tak źle. Tak, objection byłoby git. Niestety nie mam soundboarda przygotowanego żadnego jeszcze. Nadal jestem zwykłym jopem, który to... Ale chyba, że w taką stronę. No to... Teraz zauważyłem, że jeszcze miałem zaczęte to coś. Brawo, ja. To ciekawa sprawa. Tutaj mogę powiedzieć, że może to wyjść trochę źle, ale u nas jest taka sama sytuacja. Dosłownie, u nas jest dokładnie taka sama sytuacja w rodzeństwie. Ja tu już powinienem pisać pracę inżynierską, a siostra zaraz tutaj przed egzaminami.
Więc... No cóż... Red Dzik, czy jakoś tak... Tak, chyba ty tylko jesteś taki. Nie fart, czy coś? Część z osób, które mi tu na razie pisały, przy ostro nie masz tak źle, chociaż mam podobną sytuację. Natomiast radzę ci znaleźć poniżej tam w opisie gdzieś linka do mojego kanału na YouTube, tam będzie archiwum tego live'a. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ja przełamałem wszelkie... kwestie niefarte, jeśli chcesz zobaczyć po prostu jak ta gra mnie nienawidzi i uwielbia zarazem, to zapraszam na archiwum. W pierwszych minutach tam było naprawdę fajnie. Ale... Ta, Dunkhank, no nie bijasz tak źle, z tym się zgodzę, chociaż... No ja mam go za niedbanego, jak wszystko poza tym i okej. Jak jest to już ogarnięte, co teraz... Co teraz w sumie? Bo w sumie to jest dobre pytanie, co ja teraz chcę zrobić ze swoim życiem? Cicho to wszystko. W sumie dobra, wiem od czego można zacząć. Zacznę standardowo od zrobienia po prostu Daily Commission, którego zapomniałem. A, dobra, dzięki siostra, zapomniałem. Oj, z tym się zgodzę, tak. Fiscal Trailblazer jest świetny. Chociaż i tutaj wybaczcie dla wszystkich, którzy naprawdę mnie znają, bo spoilery. Ale ja naprawdę osobiście preferuję wersję Preservance i właśnie ognistą. Ale nie mogę jej używać, bo nie mam innego fizykala. No, w wielu momentach fizykale są potrzebne. Ale dobra. Witaj, Emily. Trzeci dzień z rzędu. Szybko to ogarniemy i będzie dobrze. No, tak, no... Oczywiście. Nie jest tak źle. Ja mogę powiedzieć, że za to, że tak się pofleksuję, ja bez żadnych już... prawie żadnych... warpów z Genshinem zostaje co z wiszami. No, skończyłem już całą planetę pierwszą, że tak nazwę. Właśnie po to, by zdobyć ognistego. Bo chciałem po prostu zaszczędzić to wszystko na dzień, kiedy będę miał po prostu wenę, żeby siąść tutaj. No, nawet teraz mi się to zrobić, więc jest, dobrze. A teraz tak, dobra. A, 23, okej. No, to nie dużo ci brakuje. 23. Prawda, bo będziesz mógł już być na tym etapie, na którym ja jestem w sumie. Przy czym... dam taką przyjacielską poradę. Jakby to miał sobie określić? Ostrożnie z wydawaniem energii, bo lada moment pojawić się milion nowych rzeczy na wydawanie, więc... Dzień, w którym będziesz chciał ruszać wątek główny, a radzę ci mieć zaszczęconą pełną najlepiej. I dobra, są tak... dobra. Szybko się uczysz. Niech będzie. Ja i tak. Umiesz już normalnie gadać. Jestem z ciebie dumny po prostu, Emily. To tak jakby to było ciężkie gadać normalnie. Tak. Astra czy jakoś tak, czy Asta. Użyć broni. W sumie przydałaby się bronia. Mi też, ale dobra. Okej, dobra, co tu mamy? Okej. Nadal ma problem z tym, że po prostu podczas pracy laboratoryjnej staje się wredna. Zobaczmy, co można wymyślić dla niej. Gotyc, okej. No oczywiście. Dobra, jej, udało się! Okej. A co jeszcze tu chcesz? Aha, okej. Lubimy gadać, dobra? Okej, chcę być jak najmniejsza, ale też nie chcę gadać z takimi ludźmi. Czy jest jakieś... Okej. Dobra. Wow, dlaczego? Dobra. Okej, niech będzie szybciej. Chcę po prostu dostać tylko nagrodę. No i tam też właśnie nie przyszedł, ale spokojnie. Na 300 wishu na standardzie na pewno go odbiorę. Muszę go zdobyć. Okej. Dobra, szybciej, idź. Idź, Emilia, tu chcę odebrać tylko dzienne...
nagrodę, że tak nazwę. A, oczywiście, kolejny SMS. Okej. Okej, dobra, czyli wszystko. A, dobra, to nieco to było stare już. Okej. Okej. I jak zwykle powtórka. Dobra. Okej. Dobra, szybciej. Znowu zapomniałem zobaczyć. Zapomniałem znowu zobaczyć mojego rybodziecka, że tak to dziwnie nazwę. No tak. Dobra. Dobra, dobra. Zaliczone, świetnie. Dawaj to i coś tutaj. Kalk z Golden, okej. Albo nie, przepraszam, jaki Kalk z Golden zaliczy to w lepszy sposób. Najbardziej leniwy, jaki istnieje. Dziękuję. Daily Commission skończone. I tak, zobaczymy, jak to wyjdzie. Szybciej, gro. Ila? Czy oni tam dawali... Nie, chyba tak. Muszę to sam sprawdzić, czy to było to, czy to było co innego. Czy ja ślepy jestem, czy co? Chyba, że to jest... Nie, dobra, ślepy jestem. Nie, dobra, dobra, jednak nie. Faktycznie dali tutaj rzeczy do boostowania reliktów. Miło. Dobra. Dobra. To odbieram standardowo to. I teraz zobaczmy co. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z dzieckiem, rybą. Najpierw zobaczę po prostu jej talenty, potem zdecyduję co i jak. Aha. Okej. Dobra, więc pierwsza rzecz, atak podstawowy, czy czymś się różni? Nope. Czy wersja kupi? Czy nie wiem. Przyszła dzisiaj, tak samo jak przyszedł, była przecież też sileczek i ten... A jako, że jestem z tych, co tu ulepszają wszystko, nawet jeśli nie chcę tego używać, no to też ulepszam, ale najpierw tak, to typowe, więc nie ma co patrzeć. Tutaj mamy... Invigoration na dwie tury, nie wiem jak działa, ale dobra. Okej, 9% max HP Bile, 90% Invigoration na sojuszników, którzy nie są Invigorated, okej. Jeśli są, to zwiększam długie. Może przez dwie rundy trwać. Świetnie. Czy healer ważniejszy? No, z tym się zgodzę. Chociaż ja bez healera daję radę. Na razie. Przecież dawałem radę. Ledwo dawałem. Bo to nie tak, że nie będę chciał brać healera. Ale po prostu, jak to powtarzam, nie byłem w stanie się przekonać Nataszy. Po prostu nie wiem czemu, ale nie. Dobra, tutaj leczy sojusznika za typowe rzeczy. Chyba to losowego dwa razy. Okej, czyli takie po prostu przeskakujące leczenie. Przyjemne. A teraz, czy może ktoś mi proszę wytłumaczyć, czym jest Invigoration? Bo gra mi tego nie mówi, ale jest ten efekt. To pewnie tak. I dobra. Okej. Kiedy sojusznik, który jest ma Invigoration, jest uderzony, leczy się on za 3,6% max HP Bailu i jeszcze dodatkowe, dwa razy. Okej, okay. To jest potężne. Chroni przed śmiercią. Okej, okay. Ciekawe, dobra. To teraz full focus. Nie wiem, czy mam materiały na to wszystko? Mam. Okej, to szybko Bailu ogarniemy, żeby po prostu była chociaż trochę gotowa. O, masz facha. No dawaj, siostra, rzucaj. Rzucaj, co to za focha. Masz i dlaczego. Okej. Ogarnięte. 30. 40.
Przy czym nie będę jeszcze zrzucał 40, na 30 ją zostawimy. Czemu mnie mordujesz, siostra? Panuj nad emocjami! Jesteś oazą spokoju, weź głęboki wdech, a potem wydech. Nie przejmuj się tym wszystkim. Dobra, teraz tak serio. Które by jej tutaj dać? Bo to teoretycznie może być jej signaturem, takim pseudo. I dobra, to daje tą energię. Tutaj mieliśmy leczenia lepsze. I leczenie, czy dawanie energii po prostu. A tutaj lepsza regeneracja energii, a... Dobra, wstępnie powiem, że dam to. Potem mogę tego żałować. Ale niech będzie. I też zrobię przynajmniej... Oj. Znam trochę ten ból. Może w innym kontekście, ale powiedzmy, że znam ten ból. Dobra, tutaj nie ma co się przejmować tymi książkami. Bo już skończone, teraz szybko po prostu powzapychamy, ile da radę. Żeby zrobić 30. Ale tak, wracając, u nas niestety sąsiedzi. Jak są cieplejsze dni, czy tam sezon grillowy, jakby to inaczej nazwać, strasznie po prostu torturują disco polo za oknem. Dobra. Okej, ogarnięte. Więc teraz pora tutaj trochę zmienić drużynkę. Już tak pod to wszystko, co będziemy ze sobą nosić. Dzięki, Serval, byłaś wspaniałym wsparciem, ale chwilowo idziesz odstawkę na rzecz dziecko ryby. I tak, resztę drużyny... Właśnie, w sumie, co ja miałem teraz zrobić? Bo już nie pamiętam, co ja chciałem teraz zrobić. A, okej, okay, dobra, już pamiętam. Nie ten przycisk. Jako, że mam właśnie dużo nowych postaci, trzeba to poogarniać. To były Crimsony. Idziemy tutaj na Abundance. Żeby właśnie Bailu już mieć maksowaną. Potrzeba... Okej, okay, lód, wiatr, physical. To będzie łatwo. A chwila, nie! Jaki challenge jeden? Dawaj 6 od razu, żeby mieć na zapasy. Details, jeszcze tutaj coś takiego i od Nataszy nasi ukradne artefakty, czy tam relikty, jak zwał, tak zwał. Prawda, są nieulepszone i to mogę szczerze powiedzieć, że będzie na pewno problemem. Ale tak, gdzie to jest? Twoją postać mam wziąć na support. No, a wiesz, siostra, jeśli tak bardzo chcesz, to mogę ci dać tą jedną okazję. I tak moja główna drużyna raczej sobie z tym spokojnie poradzi, więc niech ci będzie. I tak. Ale wiem, że to jest słabe, bo nie rozumiem. A, dobra, chodzi o to. Pewnie siostrze chodzi o to, że ona nie ma ulepszonego, nie ma dobrych artefaktów, ani nic tego typu. Dobra, a tutaj mamy to na 30, tutaj też 30 do 40, okej. Okay. To można już wyruszyć. I zamiast marca mogę chyba wypożyczyć postać, tylko... Kurczę, gdzie jest opcja wypożyczania, bo ja szczerze... A, tutaj support. I tak. Okej, okay, chyba nie ma sensu, to ma 20. Chyba ci siostra, ale nie mogę. U mnie wrogowie mam 32, będzie ginął strasznie szybko. Na 11 jeszcze to. Mhm. A możliwe, że tak jest. Siostra, ja rozumiem, że chcę, żebym go brał za wszelką cenę, ale no nie mogę aż tak długo czekać. To wszystko się dzieje tutaj, na żywo, na live'aju, sztrymie, transmisji, jak zwał, tak zwał. Ja nie mogę po prostu marnować czasu i gadać do monitora na nic, kiedy ty próbujesz zmienić postać, więc... Ja będę tu sprawdzał cały czas, czy coś się zmieniło. Ale chyba się nie zmieniło, więc tak. Może na jakąś następną partię go weźmiemy. A właśnie, przy okazji 6. Czy nie, 6 jest za dużo. Czemu w ogóle tu lazą po 6? 3 powinno wystarczyć. Nie, chwila. Tutaj 2, a na poziom potrzebuję 3.
Nie wiem, czy jest dodatkowy, czy nie, tylko... Okej, to tego nie wiedziałem. Ale potrzebuję na 3 umiejętności jeszcze. Każdy potrzebuje 3. Z tego, co widziałem... Ja dostaję po 2. 9. Dobra, to wezmę 6 do bezpieczeństwa, nie chcę mi się liczyć. Okej, okay, co? Biorę tego dziada i... I co nie jest dodatkowy? No, nie dziwię się, że tak może być. Więc na przyszłość wezmę. Nie ma... Czekaj, siostra. Idę z tym, co mam. I dobra. Żeby nie było, mówię, postacie są nieogarnięte, możecie wrzeszczeć ile chcecie, że to jest słabe. Ale ja dosłownie po prostu wszelkie ogarnianie postaci i inne takie rzeczy chcę robić... No, dzisiaj, na spokojnie, później. I jeśli coś będzie na przykład wydawało się słabe, czy coś tak dalej, jak na przykład tutaj to zrobię zwykłego ataka, czy coś... To też pamiętajcie o tym, że się tu będę bawił, sprawdzał formuły. Interesował co, jak, gdzie, kiedy. Ja tu nie mam na razie zamiaru robić jakiegoś full focusa, min-maxować i robić po prostu, nie wiem, bóla dupu o to, że nie dostałem 1% jakiegoś crit rate'a, którego powinienem. To nie mój styl. Więc no, po prostu... Tak tego ostrzegam. Jak ja bym robił streamy, transmisje, pokazywał jakieś głupoty czy cokolwiek, pamiętajcie, że to jest wszystko. Z perspektywy kogoś, kto, jakby to najłatwiej powiedzieć, nie chce być spoczynającym. A teraz piękna zdolność. Okej, okay, fajne. Fajnie to wygląda, ładne. Tylko dlaczego ktoś, kto jest tak związany z butelką wody, dostał żywioł elektryki? A, możliwe, że tak. Chociaż ja się tym, jak mówię, na razie nie przejmuję. Na razie moja cała strategia opiera się o to, że po prostu bonk z kija i tyle. Ale no, jeśli transmisja wytrwa na tyle długo, żebym mógł się bawić właśnie w jakieś inne rzeczy później, to prawdopodobnie będę bardziej musiał, no, fokusa ogarnąć i tym podobne, bo w końcu... No, nie ukrywam, będę musiał bawić się w ten, Simulated World 3, żeby zdobywać te... To nie są relikty, tylko to jest jakby druga część zestawu reliktów. No i tak, element... DPS-a z każdego elementu, no można w ten sposób grać, chociaż no, nie zawsze to zadziała. Nadal Shielder czy Healer są bardzo ważni. No przykładowo mogę powiedzieć, że... Z Weekly Bossami? I tu właśnie mogę powiedzieć, że... Nie. Nie ruszamy jeszcze Weekly Bossów, ale... Dzisiaj na pewno ruszymy. Jednego. Co najmniej. Bo później, jak już ogarnę właśnie tej... rybę i inne takie rzeczy, to chcę właśnie... Pozbierać trochę materiałów po to, żeby już ogarnąć na maksa. Czytajcie na tyle, na ile teraz mogę. Sobie właśnie Trailblazera. Nie! Siostra, nie zrobię tego! Ja mogę zrobić Rules are meant to be broken, mogę zrobić This Sanctuary is but a illusion, czym but a illusion, ale nie zrobię Check this awesome move. Nie zrobię tego. Nieważne, jak bardzo będziesz prosić. Nie zrobię tego. Dobra, ryba, musisz podlać mi tutaj marzec 7. I w sumie nawet teraz, nie ma nic niczego już fajnie leczy, muszę przyznać. I dobra, bonk. Pokonany, fala piąta. Okej. I spokojnie. Ahirum, czem, ajum. Jak to są? Nie musisz przecież zaraz wrócić czy coś. Przecież na czatach takich jak ten mój, nawet jeśli to jest zwykły pupczat kogoś, kto po prostu... Nie chcę pogodzić się z rzeczywistością, że jest badziewiem, w ogóle nikt tego nie ogląda. Nie trzeba pisać ze dwój tym podobne. Fajnie, że informujesz, no ale naprawdę, ja nie oczekuję takich rzeczy i to nie jest potrzebne, nic z tego typu. Dobra, fala ostateczna. I proszę. Specjalnie dla ciebie, siostra. Z dedykacją dla ciebie. Zadowolona? Jeśli tak, to teraz pora przetestować super ultra buteleczkę. Jest, nie, te animacje są piękne. Piękne. Piękne te animacje. Nie jestem w stanie po prostu powiedzieć złego słowa o tym. Bo... No,
Nie wiem, co to jest, ale coś tu jest takiego niezwykłego w tym kosmicznym pociągu, co mi się bardzo spodobało. Dobra. Ryba, czy tam, nieważne kogo będziesz bić, i tak masz damage zerowe na razie. I zaraz zaczniemy właśnie, jak mówię, ogarniać różne takie aspekty, jak już będę miał rybę wymaksowaną na tyle, na ile mogę. Przy czym, jeśli będzie brakowało tutaj paliwa czy coś, to pamiętajcie, że mam dużo butelek nagromadzonych za wszystkie zdania, rankingi i co podobne rzeczy. Dosłownie, prawie niczego nie ruszałem tutaj na razie, jeśli chodzi o materiały. Takie dodatkowe do używania czy coś. Okej. 12 tych soconek powinno wystarczyć na jakiś czas. I... dobra. Cieszę się, ryba, że jesteś właśnie wymaksowana na tyle, na ile możesz. Nie to, nie to. A nie to, dobra. I tak. Co w sumie dalej mogę z tym zrobić? To nie mam pojęcia. Jedno co, to mogę jeszcze zobaczyć, jakie tutaj... Okej. Tutaj jest ten boss. Czyli tak, muszę zobaczyć, kto czego wymaga i na bazie tego zdecyduję, bo na pewno, to mogę wam szczerze powiedzieć, nie czuję się na siłach, żeby iść walczyć z tym. Udało mi się wygrać, oczywiście, ale nie mogę po prostu powiedzieć, że tak, pójdę na tego wikibossa, bo obawiam się, że mogę sobie nie dać rady. Dobra, a ty tutaj, koleżko... A to dziękować, na pewno skorzystam. Tutaj to, tego będę potrzebował strzału, oczywiście, tutaj... Też to, i tutaj pewnie będzie też to. A tutaj też to, okej. Tylko zanim tutaj się będę mógł przekonać, co jest tak naprawdę potrzebne, to muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Bo mi nie zależy aż tak na ulepszeniu tamtego. Co bardziej tutaj. Też potrzebuję się tego samego, dobra, dziękuję. Okej. To fajnie, że się trzyma. Dobrze. A, i przy okazji nie, zobaczę po prostu... To epickość tej mega dzidy. Nie, to jest świetne. Szkoda tylko, że naprawdę nie mam nic dla niego na razie. I muszę korzystać z tego bonk. I okej. Skoro ryba jest już prawie gotowa, to teraz... Nie to znowu, czy co ja mam z tym jod? No, ale spokojnie, siostra, tylko będziesz miała. Tutaj... Pójdziemy też, na spokojnie. To może kiedy indziej Cavern of Corrosion będę musiał też ruszyć po artefakty. Ale póki co... Eco of War. Okej, a to mi zaskoczyło. I szczerze, nie zauważyłem wcześniej... Okej, ja ślepy byłem. Nie zauważyłem artefakty, bo to dostawać jeszcze broni mogą wypadać. Za weekly bossów. Dobra. No to lecimy. Zaraz zobaczę, jakie żywioły będą potrzebne. Skonstruuję jakąś ciapę drużynę, która i tak nie będzie miała prawa bytu. I spróbujemy zawalczyć z Wikibossem. Może się uda dostać, czego potrzebuję. O, czyli tak to ładnie wygląda to. Echo of War, czy Ico. Jak się prawidłowo mówi. Destruction's Beginning. I dobre. 38, czyli będzie trochę wyzwania. Physical Fire... Okej, dobra. I tu się pojawia teraz delikatny problem. Bo... wymaga tutaj żywiołów potencjalnie tych takich typowych. Okej. Okej, nawet nie kojarzę jeszcze postaci z imienia. Ale zaraz zerknę. Twoje ujda. A właśnie, jeszcze jakiś achievement? Za co? Co znowu? A, za 10. postać. Dobra. Co chciałem sprawdzić? Dobra, miałem sprawdzić co. Ujdę. Uwaga, uwaga. O! Dziękuję! Dziękuję ci! Dzięki za to, że zostałeś nowym oglądaczem. Tylko widzę, że czcionka jest strasznie mała. Będę się to poprawić. Miło cię widzieć właśnie w naszym gronie. Alerty niestety są póki co jeszcze nieskustomizowane, bo... żaden z moich kilku... pseudo-artystów, którzy mi obiecali jakieś fajne animacje, nie wyrobił się z tego, co miał zrobić. A teraz pozwól, że ocenię tą postać i zobaczę, co to w ogóle jest.
bo jeszcze jej nie kojarzę jako taką. Shushank jest z Huntem, fajnie. Widzę, że ogarnięte dosyć, na tyle na ile można. Zestaw piękny. Widać to po tym. Nie ma tego i sądząc po zestawie, podejrzewam, że to jest physical. Jak mówię, niestety jestem na tyle jeło... Tak, physical, dobra, jestem ślepy. Idiota ze mnie. Okej. Oznaczałoby to, że musiałbym nie brać swojego Bonko Kija. Ale okej. Zapomniałem tutaj. Dostaniesz pięknego wysyłanie ze znajomych czy coś. I nie ukrywam, chyba ukradnę na testa postać, bo nie znam jej. No, może i bąkacz better, ale chcę sobie po prostu zobaczyć nową postać, której jeszcze nie posiadam. To aż tak dużo? I jeszcze raz muszę to zobaczyć, bo już nie pamiętam, co to było. Więc muszę te trzy żywioły zapewnić. A to oznacza, że niestety znowu będę miał tylko tarczę od Marca 7. No ale dobra. Czego się nie robi dla zobaczenia nowej postaci. Abym potem nie żałował tego, że nie wziąłem ze sobą healera. I teraz... Niestety nie mogę znowu teraz tego znaleźć. Może dlatego, że jeszcze nie zaakceptowałeś znajomych. Więc będę musiał chwilę poczekać. W międzyczasie jeszcze zobaczę, jak tu wygląda sytuacja z rzeczami. Okej, jest na szczęście ogarnięte, tutaj proszę nie patrzeć, jak mówię... Nie, spokojnie! Co? Dajesz wedle uznania, ja nawet będę wdzięczny po prostu za dowolną postać do przetestowania i wsparcia, bo... Jak mówię, dopiero zaczynam, a też nie mam zamiaru po prostu się tutaj pocić czy coś, więc zawsze jakieś takie fajne wsparcie może ułatwić życie. Okej, więc będę musiał też jeszcze pobudować te ich wszystkich. Najbardziej mówię o tej trójce. Bo Herte i Natosha na razie po prostu pas. Tak, tutaj ogarnięty Danheng na pewno ogarnięty, bo pamiętam, że nosi fajnego muszkietera czwórkę na razie. No ty gościu idziesz na razie na odpoczynek, Bailu niestety się nie pojawi. I nadal chyba nie zaakceptowałeś niestety. Więc filter. Może uda się Physical, Strangers, Hunt. Confirm. Dobra, jest! To teraz tak, zamiast ciebie pójdzie... Asta, której nie jestem pewien, czy mam... którą właśnie nie jestem pewien, czy ogarnąłem. Tutaj czeryska jest. Elma Korusa. Ja to muszę tutaj to zmienić. Zamiast tego dostań Dance, dużo lepsze. No cóż, no nie wiem, czy coś... Nie wiem, co z tym zrobić. Znowu widzę, że głupotę zrobiłem, ale trudno. Okej. Ulepszymy to na tyle, na ile mogę, nie przejmując się niczym. Jakoś to będzie i wymaga materiałów, których nawet... nie mam? Okej. To trudno zostanie na 20, ale nadal lepsze to wybór niż to, co było wcześniej. Głównie dlatego, że chociażby jest to czwórka. I okej. Miejmy nadzieję, że taki zestaw zadziała. I jak mówiłem wcześniej, dzięki za okazję do przetestowania postaci, która mi pewnie nie przyjdzie, bo czwórki mnie nie lubią. No i witaj znowu, dziwna bestio. Zaczynamy standardowo od próby rozbicia łapek. I standardowo. Jeśli przegram, od razu mówię, macie pełne prawo śmiać się ze mnie, jakiś to z tym nieogar, jełop i w ogóle do niczego, jak to bardzo jestem i tym podobne. Możecie mi po prostu roastować, ile chcecie. Okej, tutaj physical. To też jest single targetem, ale jakimś lepszym. Okej. To warto wiedzieć, by... A, chociaż chwila, to będę już tylko jeden ładunek. To trochę zepsułem. Znaczy nie, dobra, marzec jeszcze nie musi robić niczego, więc zobaczę, jak to zadziała. No, ładne, muszę przyznać. I tutaj standardowo, piękne losowanko. I cóż, no.
W ogóle teraz dopiero zauważyłem jedną rzecz, taką... Może za bardzo się doszkuję tutaj czegoś, ale... Ta bestia korzystała z tego samego typu energii, który tak de facto był uwolniony podczas drugiego bossa. I jeśli naprawdę jest ten sam typ energii, to ciekawe, czy to samo, powiedzmy, napędzało moc tych bossów istot, tym podobne. Okej, sytuacja jest naprawdę nieciekawa, no ale co mogę zmienić? Oczywiście nie mam już tego, więc muszę znowu. Zobaczmy, czy to coś zmieni. Pewnie nie, ale przynajmniej będę boosta na przyszłość. Dobra. Księgłe. Kurczę, jak się, co to była za postać? A dobra! Dziewczyna od ryb. Dziewczyna od ryb. No tak. Kurczę, i znowu zepsułem. Bo znowu marzec nie będzie miał jak dać tarczy, przez co mogę przegrać. Tak to jest, jak jestem rozkażony milionem rzeczy naraz. I tym podobne. I co mi się tutaj dzieje? Okej, buf. Tylko. Mam jeden energii. Niestety, przez moje głupie zarządzanie energią ciężko będzie teraz tutaj. Dobra, na razie tego nie będę robił. Głównie dlatego, że chcę, żeby po prostu March 7 w końcu narzuciła tarczę na kogokolwiek. Przynajmniej prawdopodobnie na siebie na razie rzuci. Dobra. Rączka prawie rozbita, fajnie. Okej. Czy mogę tutaj coś zrobić? Nie mogę, więc bierz tarczkę. Wiem, że będzie bardzo słaba. Ale no, przynajmniej cokolwiek. Dobra, nadal jeszcze nie ma co używać skilla. W sensie, wiem, że powinienem, ale... Ja jestem z tych, którzy się boją używać za dużo skilli, bo potem zawsze... W krytycznej sytuacji, w której potrzebują danego skill pointa, go nie mają. I po raz kolejny ten oto Burst Ultimate, czy jakkolwiek to nazwać, z dedykacją dla siostry. Dobra, dobra, dawaj ta szybciej. Właśnie w sumie, żeby oszczędzić trochę czasu, osobiście bym tego nie używał, ale... Włączę po prostu tę animację na przyspieszeniu. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to zrozumieć. Tak. Tak. Czekał this awesome move. No głównie dlatego, że po prostu chcę zaoszczędzić trochę czasu, wiecie, tutaj teraz właśnie podczas streama. Więc chociaż osobiście nie lubię przyspieszać tych animacji, no to tutaj teraz to zrobię wyjątkowo. Dobra, będzie break, więc używamy skilla. I przy okazji burst od razu. Ciekawe, jak on działa. Okej! Okej! Okej, już wiem, kogo muszę zdobyć. Siostra, ty zgadzasz się, że musimy tę postać zdobyć czym prędzej? Nie, piękne, piękne. Marnujemy sobie bursta. Nie będę na razie używał tego. 5 skill się przyda bardziej na ten moment. Czy ktoś potrzebuje tarczy pilnie? Jakoś tak bardzo, nie? Więc tak, tutaj zrzucam w ten sposób. Tutaj oczywiście to, bo czemu by nie? Okej! Okay. To dziadostwo jest łatwiejsze niż pamiętałem. Nie, ale naprawdę, to dziadostwo jest łatwiejsze niż kojarzyłem. A dobra, zapomniałem o tym dziwnym manewrze. No i tutaj znowu się pokazuje to, że moje postacie są gunwem i nic nie mogę zrobić i pewnie przegram przez to. A trzeba było po prostu powiedzieć, dobra, nie biorę jednej z sugerowanych i wziąć z dzieciaka. No, dziękuję bardzo, to jak bardzo jestem idiotą, który nie umie w to grać. I wiem, że jest druga faza, tylko że po prostu zapomniałem o tym, że on tak dużo bije na przejściu. Jest okej. Okay. Jeszcze raz trzeba teraz przeanalizować to wszystko. Kto najmniej będzie nam potrzebny? Jako, że będę miał innego huntera, to może Dunhanga odłożę. Zamiast tego wezmę właśnie Bailu, aka dzieciak ryba. Będzie bezpieczniej. Chociaż będzie... chociaż... Nie, dobra, spróbujemy. A jak nie, no to...
Nie biorę geparda, nie można dwóch wziąć supportów. Ale nie, dobra. Będzie to sprawiedliwe, jeśli teraz właśnie zmienię też to, chociaż... Czy gepard jest już ogarnięty? Bardziej... W sensie, okej, tu ma dobrą broń. Zestawik taki typowy jak moja marcz. Tutaj ogarnięty, tyle ile można. Dobra. Chociaż niestety obawiam się, że on może ginąć. Tym razem wezmę go. A zamiast tego wraca mój... Bong. Witamy z powrotem w takim wypadku. Ominął cię TPK, tak zwany. Ale no... Nic wielkiego. Poza tym, że już dzieciak musi działać. Dobra, zrobię mega bong, co mi szkodzi. Tak, zasady są po to, by je łamać. I mega bong. Masz tyle speeda? Wow, nie kojarzyłem. Dobra. To drugi mega bong. Tutaj losu. Ładnie. Teraz dziecko ryb musi rzucić leczenie. Okej. Gepard. No muszę przyznać, ładnie. Jeśli jest w stanie przełamać połówkę, to już ma w moim mniemaniu lepszy ranking niż March. Okej, jej tarczka była przydatna, ale no to, że nie umie przełamywać prawie w ogóle tych lodowych wymogów, to jest smutne, delikatnie mówiąc. Mam jeden ładunek. Czy ktoś potrzebuje leczenia? Nie potrzebuje, dobra, czyli losu. Jakoś to zwiększa damage ogólny. Okej, leczenie. Aż tak pilnie nie potrzeba, poza tym tak nie mogę. Więc bong w rdzenia. No, tutaj mam też zwykły bong, bo muszę naładować trochę na krytyczne sytuacje. A to, że może zamarzysz z skinem, to... Okej, warto wiedzieć, z jednej strony, z drugiej podejrzewam, że tak może być. Dobra, ryba, ratuj sytuację. No, od razu lepiej. Już widzę, że ta ryba będzie mnie ratować sytuację pewnie niejednokrotnie. Dopóki nie ogarnę porządniejszej drużyny, więc... No, dobrze, że mi się trafiła. A właśnie, zapomniałem wystawić rybę na wypożyczalnię. Spokojnie, siostra, po tym weekly po się to zrobię. Okej, na razie nic więcej nie mogę zrobić niestety tutaj. A jakoś to jest elektro, to dużo nie zmieni, więc po prostu bąknij sobie środka. Mhm. Ile mam? Jeden ładunek, to nie. Kurczę, muszę się nauczyć lepiej zarządzać tymi ładunkami, naprawdę. Cóż, nie będę ukrywał, no, współczuję i jednocześnie rozumiem twój ból. Zarówno ja, jak i siostra możemy powiedzieć, że no... Jak najbardziej rozumiemy taką sytuację. I nie chodzi tu o żadną złośliwość ani nic, coś, co sami mamy podobnie, czasami. Dobra, mamy trzy ładunki, więc mogę spokojnie tego użyć. I bong, który... Nie unicestwi wszystkiego, ale przynajmniej zredukuje. Kurczę, jeśli teraz użyję, to nie będę miał potem na okazję, żeby przebicia robić. Właśnie w sumie to, dobrze. Dzięki za przypomnienie. Zapomniałem o tym. I wiem, że trochę to jest możliwe, że... Jak to się nazywa? Przesada. Żeby to marnować coś takiego, ale tak. Szybciej się tym zajmiemy. Będzie bezpiecznie. Dobra, ryba bi swoim ogonkiem. Zwykły bong. Zwykły strzał. Zwykłe uderzenie. Zwykły bąk ogonkiem. I dobra, druga faza. Oczywiście, wielkie obrażenia teraz, bo to musi tak być. Znowu mi padła... No tak, zapomniałem, że jest jeszcze ta moc cała, wspaniała. Oj, tak. Soundtrack jest świetny. I mogę powiedzieć, to, że to jest jedna z rzeczy, które mi naprawdę kupiła. Już w pierwszych chwilach, kiedy testowałem. Ile mamy? 5. Dobra, to można spokojnie używać. Ale co mogę jeszcze powiedzieć?
To, co mi najbardziej kupiło, to to, że tutaj nie są tylko muzyki. Kurczę, to są piosenki prawdziwe. Tekst do tego jest. Taka epickość. Ta, wiem. No. W sumie mógłbym użyć też ultraryby? Mógłbym, ale to będę zostawić na kiedy indziej. Wiem, że to może być głupio. Okej, okay. Od razu zarzucamy. I cóż, no. Dla tych wszystkich, którzy nie lubią, jakby nazwał po swojemu postacie czy coś, to niestety. No, Bailu mnie zostanie już rybą chyba na wieki wieków. I to nie ze złośliwości, tylko. Ja naprawdę mam takie tendencje do nazywania w takie dziwne sposoby postaci. Tak samo jak ta. Kaczyńczek i tam. Z Genshinów jest u nas nazwana Kegw. No i inne tego typu. Tak samo Venti jest przeze mnie nazywany Ventylator i nigdy tego nie zmienia, nikt mi przekona, żebym to zmienił. Więc tak. Na szczęście nie są to aż takie wielkie problemy, jak niektórzy to robią. Tak, to prawda. Gdyby nie ryba i gepard, to bym był dead. To prawda. Okej, teraz się to zaczyna, czyli trzeba zrobić to. Chociaż wiesz co, nawet gdybym geparda nie miał, to mógłbym to przeżyć. Bo ryba jest sama w sobie też na tyle potężna, że sobie radzi z tym wszystkim. No i teraz niestety pewnie i tak deadne. A nie, dobra, zapomniałem, że to rdzeń musi mieć rundę, żeby to przegrać. Aha. No nie użyję Nataszy, bo niestety naprawdę jest coś z tą postacią, co mi tak nie pasuje, delikatnie mówiąc. W niektórych sytuacjach, kiedy czułem, że muszę i tyle, używałem jej, ale... Ja nie wiem, co to jest. Ale mam takie coś, że naprawdę, no... Nie jestem w stanie. Może kiedyś się przekonam. Ale jakoś tak mi po prostu nie przemawia. Jej design, jej kit, nic do mnie nie przemawia, jeśli chodzi o Natasza. Chociaż, dobra, może powiem tak. Charakter ma naprawdę ciekawy. To mogę powiedzieć. Dobra. Aktywujemy, bo czemu nie? Wiem, że miałem tarczę do rzucenia, spokojnie. Tylko ja po prostu jak patrzę na czaty, skupię się na milionie rzeczy naraz, no to czasami zapominam o niektórych najbardziej oczywistych rzeczach. Dobra. A czy leczenie jest jakieś wymagane? Niekoniecznie, więc z ogona. Losu, jak ja na to mówię. Bonk. I żeby zaoszczędzić sobie tego bursta, ulta, czy jakkolwiek gdzie indziej, co... A, Honkai Impact. Okej. I teraz zobaczmy, jakie wspaniałe rzeczy się trafiły. Pup. Akceptowalne, ale i tak pup. Może być nawet dobre. Chociaż potencjalnie pup. W sumie właśnie to zamknę, to jeszcze jest takie jako tako akceptowalne. Ponownie jako tako akceptowalne, podoba mi się. A ja to było przed chwilą. Pup. Pup. A to jest akceptowalne, bo to po prostu są rzeczy. A, w sumie można... Okej, to jest coś ciekawe. Z tego co rozumiem, tutaj można trzy razy po prostu podejść do czegokolwiek. I nagrody zbierać nawet z tego. Jeśli tak, to może jeszcze podejdę do tego później. Ale póki co... Zmuszony jestem dotrzymać obietnicy i wystawić rybę do wypożyczalni. Pepo co pepium? Co? Co to jest? Pepo kopium. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie. Ja wiem, że to jest kopium i w ogóle i tym podobne. Ale tak... Nie trzeba mi naprawdę tego mówić. I to nie jest copeium, tylko copy i chyba to się pisze, ale nie jestem pewien. Nie... A może copeium? Nie wiem. Naprawdę nie znam się na tym wszystkim. Ale dobra, szybko podbiegnę tam.
I pora naprawdę się zacząć zastanawiać, co ze sobą robić, bo... Po prostu na razie nie wiem. Bo z jednej strony mógłbym nadal się męczyć z tym wszystkim, co tutaj jest. Z drugiej mógłbym naprawdę już zacząć ogarniać różne rzeczy. Och. Sopium, okej. Okay. A jak pociesz taką osobę, kurczę, to jest ciężkie pytanie. Jedno, co ja mogę powiedzieć, to to, że samoloty najczęściej bardzo szybkie są, więc nim się spojrzy, to już po prostu będzie na miejscu. Inna rzecz, którą można powiedzieć, to to, że samoloty są, wbrew temu, co niektórzy mogą twierdzić, jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Naprawdę. Łodzie, czy samochody, rowery, cokolwiek jest dużo mniej bezpieczne niż taki samolot. I... Ja niestety nie jestem dobry w relacjach międzyludzkich, więc no... Ciężko mi coś wymyślić takiego, co by mogło pomóc, ale... To jest jedna rzecz, którą mogę po prostu powiedzieć. Jakiego lejtko na Aście? Jedną czwórkę, którą mam, nadal 20, bo zabrakło materiałów na ulepszenie. A jedyna czwórka po prostu, bo nic lepszego nie mam, a w ten sposób przynajmniej mogę szybko te... przyspieszać. No, taka jest prawda, że większa szansa na to, że się umrze w samochodzie. Taka prawda. Czemu, co ja mam z tą jotką? Ogarnij się. Ogarnij się, Gwiezdy Kluczu. I przestań klikać tą głupią jotkę. Ale to jest tak, Crimson, to nie Crimson? Cavern of Corrosion, to tego szukałem. Wind Damage to nie to, czego chcę. To jest Ice Damage też nie. To nie to, czy to jest to? To też nie to. Quantum damage, kurczę. Okej, ciekawa sprawa. Nigdzie nie widzę niczego, co pozwoli mi mieć seta pod te... pod defensy jakieś. Więc chyba będę musiał póki co tego budować potencjalnie. Tak, chyba to będę musiał brać w takim wypadku naprawdę dla mojego tego nowego... Brak mi słów. No, dla ognistej wersji. Nie wiem, czy to robić, czy nie. Ale zanim będę się bawił w to wszystko, to może wypadałoby rybę dokończyć. I to nie tak, że żartuję, czy coś, co... Przekonałem się, że ona będzie bardzo cenna, jeśli będę ją miał po prostu wymaksowaną, więc tak... Po prostu... Maksujemy jej wszystko. Artefakty dla niej kiedyś też ogarnął. Co ode mnie chce? A, dobra, czwarty lightcone ogarnięty. I... Okej, okay, Memory Stage 3. Właśnie, w sumie Memory Stage'a mógłbym ogarnąć. Pewnie będzie prosty relatywnie, a może nie. Ale jeśli go ogarnę, to jest szansa na to, że zdobędę... W sumie nie szansa, tylko definitywnie zdobędę po prostu nową postać. Więc warto to... W złym kierunku idę. Za bardzo jestem skojarzony. Tak, Memory Stage. Tak, chcę for the Forgotten Hall, tylko najpierw zobaczmy, ile to kosztowało. 200, dobra. Jeśli uzbieram kiedyś 200, to na pewno sobie tytuł odbierał. A teraz lecimy. Z challenge'em delikatnym. Ice Damage. Kurczę, jeśli to jest Ice Damage, to przydałoby się chyba... ogarnąć porządnie tutaj ją. Chociaż dobra. To dobrze, że nie słyszę twojego wycia. Okej. Okay. Elektro. Tylko dwóch jest na ice. To może nie być aż tak. Ale nie, muszę jeszcze ogarnąć, zanim pójdziemy tutaj. Nie mówię, że na maksa, ale przydałoby się. Jeśli chodzi o sam pomysł na drużynę, to tu brałbym szczerze. Na pewno tą dwójkę, bo oni są właśnie ogarnięci przeze mnie relatywnie. A weakness ten jest świetny po prostu do wykorzystywania. Natomiast ich uwielbiam wysadzać po prostu. A najczęściej właśnie ten Hunchek mi tam radził sobie z tym świetnie. Z kraju wezmę ją. Ostatnie miejsce, no ryba. A co innego?
Więc zobaczmy, jak, na czym stoję. A w tym wszystkim ewentualnie można byłoby jeszcze Sila sobie ogarnąć, ale to później, na razie nie mam jakoś wen na nią. Książki pozwolą mi spokojnie ogarnąć trochę, więc fajnie. Pierwsza Ascent, z tym samym biorąc darmowego bileta. Właśnie, w sumie te bilety muszę jeszcze wystrzelić. Czy dam radę więcej? Niestety nie. Więc będzie musiał zostać na 30 chwilowo. W jakim sensie jej 18? W sensie 18 już ranking, czy co? Dobra, i teraz które lepsze? Tutaj break efekty. To będzie dobre dosyć. A tutaj... coś takiego. Wezmę prędzej to wezmę, bo tutaj widzę, że mam już 20. A, okej, okay. To nieźle. No, spokojnie 30. Wiem, że nie jest idealne, ale no. Chwilowo tak biorę, mając ją już ogarniętą mniej więcej. Tylko będę musiał jeszcze jakieś artefakty właśnie dać w sumie. Czym relikty, a z tym... no u mnie bieda, nie ukrywając. Jakieś trójki będę musiał jej wcisnąć na razie. Break effect chyba. Jako, że ona i tak będzie grała pod breaki chwilowo. A tak 33 speed 1. Lepsze niż inne alternatywy. I tak, wiem, że powinien to poulepszać, ale... chwilowo naprawdę... nie chcę tego robić. Tutaj z tym... wiem, że przez to będę się męczył. Właśnie, chwila! Buty. Mogę takie wziąć. A czy są... które są lepsze? Nie, to jest efekt hit rate. A różnicy nie ma dużej. I z innych rzeczy, które jeszcze tak na pewno mogę zrobić, to będą się poulepszać rękawice. Tym, którym na pewno mogę to zrobić. Chociaż do 5 poziomu. Wiem, że im wyżej, tym lepiej, ale... jak tak chociaż do 5 to zrobię, to będzie... relatywnie dużo ataku. Znaczy nie, dobra. Rękawica jeszcze... nie, nie jest dobra. Nie będę tego robił już tak... chociaż... pewnie to szybko będzie się ogarniało. Dobra, wyjątkowo to zrobię. Niech tak będzie. Będę tego żałował, oczywiście, ale tak... i lecimy na lustro. A nie ma sprawy. Ja mówię, obiecałem, że ci wystawię, jeśli się trafi. Gadaliśmy już o tym pierwszego dnia, więc proszę bardzo. Ciesz się, ile możesz. A teraz tak. Dwa elektro. Do tego, kogo miałem wziąć. Dobra. Mamy 10 cykli lub mniej na wygraną. Okej. Okay. I teraz tak. W wave'ie pierwszym najlepiej... czy no tak, zaczynam w wave'ie pierwszym zawsze. I dwóch ma weakness na electricity. Więc z elektryczności zaatakujemy. Tak, to teraz historia. Zasięg LTE, ale chyba na niby. Tak, jest to na niby. Wyobraź sobie, że poza większymi miastami u nas, w kraju, przynajmniej w Polsce, bo nie wiem jak tam, czy jesteś z Polski, czy nie. Nie interesuje mnie to też tak szczerze. Jakoś szczególnie, bo to jest twoja prywatna sprawa. Możesz mieć zasięg LTE, możesz mieć wykupiony internet z prędkości, nie wiem, 600x600. Nie będę się w szczegóły tutaj wdawał. Ale nie dostaniesz nawet 20% tego. Jeśli jesteś z małego miasteczka albo wsi. Jedyny w takich miejscach sposób na posiadanie gwarancji dobrej prędkości to jest internet światłowodowy bądź po kablu. No i idealnym przykładem tego jest tutaj teraz to, że ja tu jestem, streamuję w 60 FPS-ach bez problemów. Bo w końcu mam internet światłowodowy teraz, a nie... od, powiedzmy właśnie, LTE, bezprzewodowe, od, powiedzmy, żeby tutaj nie mówić bezpośrednio, nie lokować produktu, bo nie chcę tutaj złego PR-u robić czy coś, cytując, tak najdelikatniej, od różowej litery T. Hortera nie ma, no. Okej, czy jesteś tutaj konieczny do bicia? Nie ma takiego czegoś pilnego. Użyj od razu tego, żeby oszczędzić rundę. I piękna sytuacja, dobra. Okej. Okay. Lock on target, oczywiście się zaczyna. No dziadzie ty, czemu na rybę?
Masz tu mnóstwo innych kuszących celów do atakowania, ty rybę wybierasz, noż. Jełopie ty. Ze wszystkich możliwych opcji, czemu akurat rybę? Kurczę, jeszcze... Delikatnie mówiąc, prawie żebym zabił. Okej. Okay. Podoba mi się. Podobie mi się. I tak. Dobra. Nie mogę nic leczyć. Poza tym leczenie chyba na razie aż takim priorytetem wielkim nie powinno być. I teraz tak, zrobić breaka, czy nie? Ja zrobię breaka rybom. Bo czemu by nie? Okej, teraz ryba niestety będzie bardzo poraniona. Ale tym samym też, jeśli trzeba, będzie jestem w stanie wylać teraz kranówkę na ludzi. Więc jest i tak dobrze. A, nie mam energii, to wykończmy to, żeby po prostu już nie męczyło mnie później. No i tak. To jest sytuacja, kiedy już powinienem leczyć... Nie, jeszcze są w zbyt dobrym stanie. Więc po prostu bong z ogona. Zapomniałem o tym. A! To tak, my też mamy tutaj od lokalnego. Przy czym, ciekawa historia. Mam powiedzieć, że od tego światłowoda walczyłem już od wielu, wielu lat. Bo ulica, przy której mieszkamy, wyobraźcie sobie, przez długi czas była chyba jedną z nielicznych w całym miasteczku, tak nazwijmy chyba powiedzieć, która miała nie dostać przyłączenia, bo się nikomu nie opłacało. A byliśmy tutaj w tej sprawie u T-Mobile'a, u Orange'a. Oj, nie zauważyłem... Okej, okay, chciałem powiedzieć, że nie zauważyłem, że mi ginie, ale na szczęście, no... Zapomniałem, że ryba ma jedno wskrzeszenie. Nie powinienem aż tak z tego korzystać często, bo to jest nadal głupie tak marnować. No ale fajna opcja. I teraz tak, tak. I tak, no. I nagle pewnego poranka, ni stąd, ni zowąd, zauważyłem dziwny kabel wieczorem, wystający obok ogna budynku, w którym mieści się nasze mieszkanie. Następnego dnia okazało się założyć skrzynkę światła w domu, więc jej. No i od razu oczywiście polazłem podpisać umowę, czekałem na to bardzo długo. Bo od kiedy byłem podpisać umowę, to prawie miesiąc nam to podłączali. No i podłączyli, jest świetnie. Co prawda wadą jest to, że... Jakby to powiedzieć... Ciężko mi to określić, jak to powiedzieć najłatwiej, ale... No nie mam pełnej kontroli nad dukterem, tak najłatwiej mówiąc. Tylko nadal podlegam pod nich. Czyli jeśli chcę jakieś mieć rzeczy pokroju otwarcie portu, nie będę zagłębiał się w szczegóły, bo wiem, że nie każdy z was może to rozumieć. Czy przykładowo, no nie wiem. Nawet jakieś dziwne proxy, czy jakieś inne po prostu technologie, to muszę po prostu im zgłosić i oni się, co robią. Co jest trochę smutne, bo nie żebym się przechwalał, ale mam certyfikaty już, jeśli chodzi o zarządzanie sieciowością i różne takie rzeczy, więc... No jestem kwalifikowany do tego, żeby to robić, ale... No z ich strony nie ma zaufania. A z drugiej strony też rozumiem, że nie chcą na to pozwalać, jeśli potem byle klient ma im przez przypadek wszystko zepsuć. I okej, okay, fire damage. Czyli ty idziesz. I tak. Mamy fire'a, więc to już największy problem za nami. I teraz tak, z innych rzeczy jeszcze tutaj widzę, że wiatr by mógł się przydać. I physical. Więc wiatr, physical, no i ryba. Mogę tego żałować. Ale jeśli się uda, to będzie fajnie. I właśnie, po tym jak to skończymy przy okazji, to też spróbujemy ponownie... zrobić parę może... wishy. Okej. Okay. I tak, dzięki, że byłeś dostępny przez chociaż chwilę. Miło było tak pogadać nawet. I cóż. Piu? Chociaż powinienem z energii zrobić, jeśli tu jest energia. Nawet nie zauważyłem. Okej, okay, fajna sytuacja. Czy mogę coś tutaj szybko dobić? A, mogę jego. Teraz piękny bonk. Czy muszę robić losowanko? Nie muszę, ale i tak zrobię, wyczemu nie. Do szóstego, nieźle, nieźle. No ja zrobię tylko pierwsze, bo tam był w questie chyba wiem, żeby zrobić pierwsze. A resztę, no, takich aktywności... Może nie tyle, co będę robił tylko na streamach, bo u mnie nie wiadomo, jak to jest ze streamami, czy będzie stream, czy nie będzie. Kiedy będę miał wenę, siłę, możliwość, czas i milion innych rzeczy. A kiedy nie? Ale po prostu nie robiłem, bo chciałem właśnie dzisiaj tego takiego streama testującego internety i tak trochę witającego mój powrót, delikatnie mówiąc, no. Po prostu zrobić, ogarniając wszystkie kontenty jakieś, które mam tutaj do robienia. Więc no. Dobra. Ktoś jest ranny.
Jest jedna, więc na wypadek ryba poczęstuj. I robimy od razu to, bo w sumie zapomniałem. I dobra. Speed boost. I tak to nic nie zmieniło, ale można szybko coś zrobić. Dziab, dziab, dziab. Bonk. Piu. Bonk z ogona. Dziab, dziab, dziab. I bonk. Dobra. Zwycięstwo. Fajne rzeczy się tutaj dostaje. I teraz pytanie, czy lecę dalej, czy nie? Czym się chce? Co ja bym mógł? Tylko... physical. Okej, okay, dobra, na physical to jeszcze mam sporo szansę. A i z nią będziemy walczyć. Okej. Okay. Nią i z jej tym wsparciem. W sumie jak jestem już tak w Venie, to mogę to zrobić, więc tak... Reszta ekipy... Jakie to były... weakness... Okej, okay. Physical ma w każdym chyba, poza jednym. Więc nie jest aż takie istotne. Ale tak, na pewno rybę bierzemy, bo tutaj nie ma przebacz. Jego mogę i ją. Okej. 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 We need a strategy. No ale tak, zaczynają się coś już większe wyzwania, jak widać. No i teraz zauważyłem, że mam w sumie tutaj ten, jak to się nazywa, opcję. Więc tak, zrobimy to. I na dzień dobry, w sumie nie mają od czego zaczynać, więc... No jedno co, to mogę zrobić taki atak specjalny, żeby było trochę łatwiej. Dużo coś tak nie zmieniło, jestem tylko świadomy, ale no, przynajmniej będzie cokolwiek. I okej. Okay. Przełamujemy. Bonk. Losowanie na razie nie ma sensu, ale i tak jest, zrobię, bo czemu nie. Okej, okay, ryba uderza z ogonka, standardzik. Okej. Okay. W następnej chwili ryba będzie musiała leczyć. A, co? W jakim sensie mógł uderzyć? Jeśli chodzi o tego... A wiem, że... Kurczę, w sumie... No tak, jestem jałupem. A właśnie o tym mówię, że... No ja niestety mam takie rozkojarzenie... Zapominalstwo i tym podobne rzeczy, i to bardzo. Czy ja zamiast Q klikłem? Nie! Nie, jak ja bym mógł tak zlamić? Naprawdę muszę sobie ogarnąć tego soundboarda i po prostu klikać te wszystkie odgłosy jakichś facepalmów, nie facepalmów, jak tylko będę lamił. Muszę po prostu, nie marzenia. Muszę to zrobić. No ale jak mówimy, ja na razie to jestem głównie gościem, który jest po prostu gada do monitora, bo chce sobie pograć, czy coś, stwierdził, że będzie marnował czas innym, a nie tylko sobie samemu. Więc no, jeszcze nie jestem na tyle ogarnięty, żeby to wszystko mieć dobrze zrobione. Oczywiście, zapomniałem. Dobra, nawet nie będę czekał, już to robimy od razu. Na przyszłość postaram się może bardziej ogarnąć to wszystko. A póki co robimy coś takiego. I ile mamy jeszcze? 17, dobra. Powinno się udać. Czy jest sens to robić? Poniekąd by było, ale... Na razie wolę przyoszczędzić trochę. Bo to zdecydowanie więcej zbije. I tak, leczenie jakieś dodatkowo potrzebujemy. Nie jakoś bardzo, ale dla bezpieczeństwa i takie rzucę. Okej. Okay. Tutaj robimy w ten sposób. Standardowo. Losowanko, jak ja na to mówię. Okej, okay, break, więc możemy bonkać spokojnie. I mega bonk od razu wypuszczamy. Bonk. No i teraz można już po prostu pobawać wszystkiego, co istnieje, żeby tylko tutaj wykończyć wroga jak najszybciej. Losowanko, może wykończy. Nie wykończyło. Rybi ogon pewnie też nie da rady. Więc bonk. Dziękuję. Zwycięstwo piękne. Wielkie. Badziewne. Nie ukrywajmy. Ale nadal. Jej. I lecimy dalej. Chociaż z nim polecimy dalej. Czy jest coś jeszcze innego, co powinienem sprawdzić? Wydaje mi się, że bym czegoś zapominał. Lightning damage. I walczymy. O Jezu. Nie lubię tych dziadostw.
Ale w sumie nadal jestem w stanie to łatwo zrobić. Dobra, bierzemy tą dwójkę, bo to jest taki standardzik. Innych tu potrzebujemy. W sumie ogień i wiatr. Dobra, lecimy. Mhm. I teraz ponownie ten fokus. Można zacząć z wiatra albo z elektryczności. Zacznijmy z elektryczności. Potem jak oczywiście zrobię inne rzeczy. Ten sposób będzie trochę łatwiej. I dobra. I teraz ciężka decyzja. Dobra. Chyba, co by nie mówić. W pierwszej kolejności spróbuję pozbyć się tych tutaj robotów, bo te tutaj są dużo bardziej irytujące od tych, nawet tych bombowych. Bo powiem szczerze, te bombowe okej, mogą mocno zranić, ale tylko te semaforowe mogą wywołać efekt. Co z tego, że mnie atakujesz, nic mi się nie dzieje. Co? No, nie jest niczym groźnym, ale no, mówię szczerze, jest irytujący, delikatnie. Dobra. Oczywiście, detonation order. Trzeba będzie szybko to ogarnąć. Kurczę, nie mam energii. Kiepsko. W szczególności, że nie mogę jej zmarnować, bo muszę dla bezpieczeństwa rzucić wodą. Mam jeszcze jeden ładunek, więc od razu spróbujemy się jednego pozbyć. Dziękuję. Enrage. Dobrze. Wszystko jak w największym porządku. Strzelamy tutaj, tak. Od razu rzucamy moc. Nie wiem, czy jest coś takie potrzebne, ale lubię to rzucać po prostu. I teraz tak w ten sposób. Nie muszę leczyć, więc zrobimy fajnego blasta. Tutaj spróbujemy rybom to przebić. Nim dobić. Świetnie. Losowaniem. Oczywiście, znowu tam prawie ktoś zginął. Ale kurczę, ta ryba! Ta jedna, jedyna ryba! To jest tak dobra postać! Tak ułatwia życie! Że po prostu nie spodziewałbym się tego. Co nie zmienia faktu, że wolałbym Walta. Welta. Jak zwał, tak zwał. Dobra, jab. Niestety nie jest to duży procent jego życia. I obawiam się, że tutaj mogę nie zdążyć. Dokładnie. Nie, przeoszczędzę trochę punkty. 16. Okej. Mhm. Oczywiście się zaczyna. I dobrze, że przeoszczędziłem punkciki. Akurat dobra sytuacja na teraz, żeby móc spokojnie zarzucić właśnie leczonko. Losowanie, bo co innego mogę zrobić. Spróbujemy oszukać przeznaczenie. Udało się czy nie? Nie najlepiej, ale zawsze coś. Gramy tak pięknie. I dobra. Jest satysfakcja. Taunt. Nie najlepiej. Ale też nie najgorzej. Mam punkt, więc od razu rzucimy. Nie będę ryzykował. I dobra. Rzucamy. Coraz mniej czasu. Wydaje mi się, że jak to zrobię, to na tym na razie poprzestanę też. Jeśli się uda. A obawiam się, że może się nie udać. Oczywiście. Pełne HP, a i tak padło. Ale to jest, jak mówię, wina tylko i wyłącznie tego, że mam nieogarnięte postacie i innych takich głupot. Dobra, to przebiję, więc minimalnie zabraknie, chyba. Tak. Ze smutkiem stwierdzam, że minimalnie zabraknie. Minimalnie zabraknie, żeby mieć
Maxa, chyba? Chyba, że jeśli go ubijemy teraz jakimś wyjątkowym cudem, to już więcej nie trzeba będzie. Chyba, że to 13, to jest tak, że jeszcze... A, nie wiem. Nie wiem, jak to traktować, naprawdę. I teraz uwaga, czy zaliczę, czy nie. Jeśli nie, to będę musiał trochę poprawić postaci, jeśli nie, to... Jeśli tak, to sukces. Idealnie na styk. Dobrze. Dobrze. Może nie jest ze mną aż tak źle, jak myślałem. I szóstka będzie... pod skille. Okej, okay, świetne. Ale na razie... odpuszczę sobie. Za to widzę, że tutaj dużo jest jakichś komunikatów. O! Gratulacje! Gratulacje, siostra, że w końcu znalazłaś jednego z złotych świnioków. I okej, okay, mam już... dziewczynę, która gra w ryby. Więc dobra robota dla mnie też. Tutaj nadal tego nie zrobiłem, mi się nie chce tego robić. Dobra. Coś ty ode mnie chcą. A, okej. Okay. Dobra. Jakaś tutaj nagroda? Czyżby to był bilet? A, no bilet. Fajnie, będzie więcej biletów do wysłania. I teraz tak. To można wziąć. To można wziąć i mam... jakbym miał kogoś pod Ice DPS-a, to już ma fajny zestaw. Echo of War, okej. Okay. Tak, tak. 8 trace'ów na jednej postaci. To będzie trochę większym wyzwaniem. To szybko można zrobić. Mogę to zrobić teraz. Tylko muszę znaleźć jakiegoś dobrego artefakta relatywnie. To jest dosyć dobre. Nawet poziom, że dosyć, że nawet bardzo dobry. To można szybko. Nie backstore, tylko enhance. Tylko nie pamiętam, który tam poziom był wymagany. Jeśli szósty, to już mam co zaliczone. A dobra, 4 relikty. Okej, okay, to będzie proste. Każdemu z tych po prostu dam szóstkę i będzie dobrze. Nie, za dużo. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze crit damage. Jeśli czapki mają standardowo zawsze hapeki, a wydaje mi się, że tak jest, to siostra, patrz na tą czapkę i napawaj się tym, jak ty takiej czapki nie zdobędziesz, a ja już mam jedną porządną. A jeśli nie ma zawsze hapeków, no to przynajmniej prawie się udało. Tutaj też wydaje mi się, że jest wystarczająco dobrze. Ale dobra. Atakie, buty ogarnięte. Chodź, że one nie były najlepsze. I ty też ponownie. A tutaj jest trochę kołpium. Ale jak mówię, trochę. Na tyle mały z tego kołpium, że jestem w stanie to zaakceptować wstępnie. I teraz tym samym zaliczę kolejne wyzwanie. Pozostało tylko 8 trace'ów na jednym bohaterze aktywować. Co będzie już większym wyzwaniem. Jako, że... właśnie co na to potrzebuje? Nie to. A, no tak, lodowej korony. Nie ma szans. Nie ma szans, żebym na razie to robił. Jakiś wykrzyknik tu mam. A, bo ona dotarła, tak. To nawet nie ma czekać, robimy pierwszego Ascenda, żeby dostać darmowego tego, jak to się nazywa, bileta. I zaraz bilety wyszczelimy w kosmosa ponownie. Tylko wszystkie te darmowe muszę odebrać. O czym by nie, po prostu... okej, okay, jakiś materiał, którego miałem mało, zmarnowałem właśnie na nią. Abym tego szybko nie pożałował. Jak jeszcze sila. I tutaj zabraknie, więc musimy iść na krzaka. Mam nadzieję, że szybko krzaka ogarnę. Co ja mam z tą jotką i emką? Jeszcze to, nie, ja za dużo chyba gadam z małą myślę. A, to było golden, tak, to było tutaj. I tutaj nawet nieważne, tylko go wezmę i tak to będzie łatwe. Mam 90. Nie chcę za dużo marnować. 3 fale może wystarczą. Niech będzie, powiedzmy, że dla odmiany on. Czemu ona w sumie? Tak. Nie, żeby miało to mieć jakieś większe znaczenie. Albo nie, przepraszam. Wezmę sobie tym razem... A wezmę to.
Będę taki miły i w większości sytuacji, jeśli wiem, że coś jest easy, to będę brał właśnie specjalnie od was jakieś takie rzeczy, żebyście sobie zarabiali. No nie ukrywajmy, no, na razie jestem na takim etapie... Spokojnie, siostra. Następnym razem biorę twojego geparda. A, no tak. To też jest opcja, ale... Powiedzmy, że na razie chciałbym się skupić na tym, że... Będę brał postacie od znajomych, takich, których mam naprawdę, albo od tych, którzy oglądają mnie na streamach. Jako taką po prostu chamską zachętę do tego, żeby po prostu, no, w średnim streamach... Okej. Okay. Chwila, 27? Czy odbieram nagrodę za 27? Kogo to się ulepszyć? A tak, Sila. Ale będę się pompą odwiedzić. Dobra, zaraz zobaczę. Tylko najpierw jeszcze tutaj takie ważne, że bilet. I okej, okay, mamy już chyba maksę biletów. Czy ktoś jeszcze u mnie nie ma pierwszego ascenda? Nie, dobra, wszyscy mają. Więc ponownie wracamy na chwilkę tutaj. 6 biletów. Nie ma 10, ale... Pojedynczy też mogę wysyłać. Więc bilecie, kochany, dawaj 4 albo 5. I... Jest 4! Dobrze! Niedobrze! A dobra, przynajmniej szybciej będę z niej dostawał te... Większe boosty tych całych... Emberów, czy co tam było? A czy dobra, to już będzie chyba E2 albo E3, więc nawet sensownie. Okej, okay, teraz jest standardzik. Inaczej mówiąc, pup. Ale coraz bliżej. Coraz bliżej. I uwaga, pup. No ale pewnie to będą same pupy. Znając życie. A jeśli nie będą, to... To bilety były wyjątkowo łaskawe. No, chyba będą pupy. I tak wiem, że można to skipować, ale... Nie chcę skipować. Za mało się tego naoglądałem w swoim życiu, żeby to skipować. Dobra. I no, będą pupy. Jak mówię, w sensie, może nie jest aż tak źle jeszcze, bo potencjalnie nie mam jeszcze każdego tego światełka, lightcone'a, płytki, jak zwał, tak zwał, no ogarniętej na maksa. Więc zawsze to może być coś, czego jeszcze nie mam, ale no. I tak wolałbym co innego. No okej, okay. Dobra. Więc teraz zobaczmy, która to już jest Natasza z kolei. 2. Mhm. Okej. Okay. Okej. Okay. Mocna opcja. Nie będę, powiedzmy, krytykował. Bo jest to fajna opcja i mocna. I nadal nie będę też mówił, że jest słaba postać. Zakryształy ten pula. No dobra, mogę zrobić. Na weapon? No dobra, co ja mogę? Tylko chwilę, czy jestem na weaponie? Tak, jest na weaponie. To może jakiś fajny się trafi. W sumie nie zauważyłem, że mam 10. Dobra, pompom. Dawaj tą 4. Dziękuję. Okej, okay, pup. I tu jeszcze Amber, oczywiście. Pup. Okej. Dobra. Resztki nie robię. Zakryształy będę wysyłał tylko 10. Teraz zobaczę w ogóle, jak tam sytuacja. To później może sobie zrobię. Nic wyjątkowego nowego nie, widzę, że się nie pojawiło, więc... Tak. Można teraz wrócić do tego, co było. Ale daj mi to też jakieś achievementy się nabiły, więc trzeba odebrać. Okej, okay, ciekawe. Ok,
Okej, dobra. Dziękuję za takiego achievementa, Grog. W sumie, nie ukrywając, gdybym to ja był deweloperem gier kiedyś, to pewnie też takie achievementy bym do swoich gier wrzucał. Jak zgiń, mając 100% HP. Od tego tak mając 100% HP. Bo tak jest naprawdę, to jest takie w moim stylu. Okej. Okay. Technika 50 razy użyta. Dobra, coś jeszcze? Nie, nic nie ma. Dobra, to dziękuję. I jak jeszcze o tym jest mowa, to zobaczmy, co to za welt będzie. Bo tu jakiegoś welta ponoć można mieć. Okej. Okay. Okej, okay, już krytyka. Łapka w dół za to, że oczywiście musi być tak wypisane. Jakby to miało mieć jakiś większy sens. Przecież nie mam nic do tego, że ludzie to mogą wypisywać, ale... Po cholerę masz się chwalić czymś takim w losowej gierce przed randomami, którzy po prostu zobaczą byle co. I będą... I co? Nie. Tak samo data urodzin. Też tego nie rozumiem. Ale okej. Okay. World. 50 z takim kołdem na 40. Tracy... Pozostawię to bez komentarza, jeśli chodzi o te Tracy. Relikty... Bardziej ogarnięte niż te moje. Eidolony... Jedynka! Okej, tego się nie spodziewałem. Kiedy Welt użyje Ultimate'a, następny... A, umiejętność ulepszona. Ja wiem, jak to jest, tylko mówię, że po prostu... Nie wiem, czemu to publicznie widać. Bardziej o to mi chodzi. Ale tak, następne... jego umiejętności są ulepszone. Następne dwa ataki lub umiejętności zadają dodatkowe obrażenia. Równe 50% jego podstawowych obrażeń. Aha, 50, połowę obrażeń od ataku dodatkowym zadajesz, albo 80% dodatkowych obrażeń od skilla. Świetne. Przecież no nie wiem do końca, jak Welt działa, więc warto zobaczyć. Ale okej, okay, to jest typowe. Tu mamy Ultimate'a. Okej, okay, 96% wszystkim. I jeszcze im daje implementament ten cały. Okej, okay, świetne, podoba mi się. Tutaj 39, jednym wrogowi. Okej, okay, czyli takie przeskoki. Podobne chyba. Tak, coś takiego jak te przeskoki, czyli też losowanko. Dobra. Mhm, to już widzę. To tworzy po prostu to taki obszar, podobnie jak, nie będą kto, ale ktoś też miał jakiś taki obszar wyjątkowy, że tworzył. A tutaj talent... Wow. Świetne. 33% obrażeń dodatkowych na atak, jeśli wróg się spowolniony. Kurczę. Coraz bardziej mi się podoba ten Welt. I coraz bardziej przypomina mi mojego Alrika. W swoich działaniach. W swoją drogą będę musiał kiedyś opowiedzieć. Jakoś tak publicznie bardziej o Alryku. Może przy okazji, jak kiedyś będę Baldur's Gate już ogrywał. I... Nie będę tego zapraszał, niestety. Chociaż jest nieźle rozwinięty, tak... Za ten atak podstawowy na pierwszym poziomie nie jestem w stanie... przebolić tego wszystkiego. I dobra. Jop, z tym się zgadzam. Jest to świetne. Poza tym, Welt będzie pasował do wielu drużyn, które potrzebują imaginary. Bo on jest jedynym imaginary. Ale okej, okay, jak mam teraz taką chwilę spokoju... To teraz... Tak, co teraz ze sobą w sumie zrobić? Jak mam dalej żyć? Poza tym, że na pewno pierwszą rzecz, którą muszę zrobić... To sobie obiecałem, to jest to, żeby wziąć tego skilla. Bo to jest po prostu... Aż za dobre, żebym tego nie brał. No i też to dzięki temu mogę wziąć. Jak mówię, powoli chcę się przestawiać już na Pyro, ale... No nie mogę. I to nawet nie chodzi o to teraz, że nie mam dobrego fizykala. To nie, teraz chodzi o kwestię tego, że nie mam... Ni cholery nie mam po prostu przedmiotów tutaj, które mógłbym mu dać. No bo okej, jest trójka, ta, którą tu nosi obecnie, ta marcza, ale czy ona jest w ogóle dobra? Aż tak się właśnie tym nie przyglądałem nawet, jaka mi się trafiła. No tutaj proszę, hapeki. Tak, za kradnięcie bail dostanę tam kredyty. Nie no, w sumie od biedy to mogę to wziąć. No
zauważyć, tylko że nie mam dla niego idolonów, czyli tych, no, inaczej mówiąc, konstelacji. A. Zaliczyłem to dzięki temu, że tam wysłałem. Dostałem z kolejnego bileta. Jak miło. Jak miło. Stagnant Shadow? Okej, czyli coś, czego jeszcze nawet nie mogę robić. 4 lekcje na 9 później. I... Simulated Universe 2. Dobra, challenge accepted. Tylko jeśli to mam zrobić, to w takim wypadku... Będę się zobaczyć, co to w ogóle wymaga i się dobrze przygotować. Potencjalnie to może też być dobra okazja do tego, żebym przedostał sobie właśnie mojego Fire. Trailblazera. Oj, tak! Z tym się zgodzę, że z tankiem. Ale z tym drugim się nie zgodzę. Z tym drugim się nie zgodzę. Każdy ma prawo do swojej opinii, więc no nie będę tutaj szkalował ani nic, ale... Jest kilka rzeczy, które moim zdaniem po prostu powodują, że to jest inaczej. Atak podstawowy jest... taki sam u wszystkich, więc tutaj nie ma co o tym gadać. Ale to... jest już czymś naprawdę fajnym, bo pozwala naprawdę dużo przeżyć. No ale tak, to nadal mówi, to jest tank. Natomiast to... pokazuje świetnie po prostu, jak można... wykorzystać tanka do czegoś więcej niż tylko właśnie tankowania. 90% obrony przekłada się na ultimate'a. Świetna rzecz. Ale to nie wszystko. Po prostu ten efekt zwiększa jeszcze bardziej świetnie obrażenia. O, defensa. Niedużo. Ale wystarczy go znaleźć Eidolona i zaczyna się pięknie. 25% defensa na każdym podstawowym ataku się dodaje. 50% na każdym wzmocnionym ataku. Jakoś... to może być moja kwestia, ale do mnie to bardziej przemawia niż ten fizyczny. Przy czym, że nie żeby coś, ale... noszę fizycznego dlatego, że on jest już ogarnięty, to jest pierwsza rzecz, a druga... no mam pewien sentyment do fizyczności. Jeśli chodzi o to. A tym sentymentem jest Bonk Go to Horny Jail. Którego niestety nie osiągnę na ognistym. No ale dobra, full focus, gwiezdny kluczu. Nie ma co opowiadać o jakich potach, to nie to miałem. Co to miałem w ogóle zrobić? A tak, uniwersum. Symulowane. Jedynka zaliczona, dwójka, trójka, kiedy będę mógł? Chyba, czy muszę przejść tylko dwójkę, czy będzie coś więcej? I tak, jeśli zresztą drogą, jeśli chodzi o Herto Store. Na razie tutaj nic nie brałem. Głównie dlatego, że chcę po prostu to skompletować, zanim będę brał bilety. Problem jest tylko taki, że nie wiem, które najpierw wziąć, bo wszystkie wydają się być ciekawe. Bo to jest wszechpotężne, po prostu wspaniałe i w ogóle takie wow. Jak można tego nie chcieć? Idealne dla Destruction, pomoże dużo. Dlatego uważam, że mogło to być super. Potem Hunt, który też ma potężny efekt. Więc też warto to brać. I na końcu jest właśnie Preservation, które... wydaje się też nie najgorsze. Ale no... nie jestem pewien, że jest też takie dobre. Więc tak. Ogólnie mówiąc, biletów jeszcze nie wykupuję. I dostanę kolejną hertę. Jej. Mogę dostać jakieś śmieci, które mnie nie interesują za bardzo. Czytujemy postacie. I oryginalna drużyna. Lód i błyskawica. Rekomendowane 35. Jeśli chodzi o wszystko... A tak, to jest typowe. Też na kwiatkach wbijałem dużo poziomów. I nie jestem niczym niezwykłym, ale tak, jeśli chodzi o wszystko, to teraz... pytanie, kto byłby tu najlepszy? Poza tym, że ognisty mógł się przydać trochę. I lodowy, jakaś lodowa postać też. Zaryzykuję... dobra, może nie jakiś zaryzykuję coś. Najpierw to, co na pewno bym potrzebował. Czyli ta dwójka. Ją też mogę wziąć. Tak na pierwsze wczytanie i na ostatnie miejsce w sumie, nie wiem kogo by wybrać. Na bezpieczeństwo wezmę jego. Nie chodzi o to, że on jest jakiś super potężny czy coś. Co ja go raczej biorę po to, żeby mieć kogoś, kto jest wytrzymalszy. A on, nie ukrywając, jest wszechpotężny. I teraz tak. 100 fragmentów czy błogosławieństwo? Wezmę błogosławieństwo.
Aha, to jest ciekawe, ale tego nie mam. Nie mam potrzeby tego brać, to już miałem. Hit rate. Efekt hit rate. Tak, dobra. Dobra, przykaz jeszcze. Ja wiem, że to tylko jest mój problem, ale nie mogę tak tego mieć pustowanego. Dobra. Od razu lepiej. Dobra. Bonk. I dobra, tutaj będziemy mieli do czynienia z... to będzie easy. Po prostu bonk i po sprawie. No, tak jak mówiłem. Chociaż nie ma co ukrywać, jestem tutaj zdecydowanie później niż powinienem. O! The Hand. Lan. Okej. I teraz w sumie zrobię coś, czego nie wiem, czy powinienem, czy nie, ale spróbuję. Tak jak to robiłem zazwyczaj u siebie też na YouTubach, będę próbował. Nie wiem jak wy, ale wracam do Genshina. Ja jeszcze sobie to postreamuję spokojnie trochę tego. Posiedzimy jeszcze trochę w tym, a potem, kto wie, potem może też coś w Genshinie dzisiaj pokażę, porobię. A może nie. Zależy od nastroju. Na razie jestem wkręcony w to wszystko tutaj. Ale tak. Jak to... Nie wiem, jak to do końca przetłumaczyć, więc pozwólcie, że to będzie dosyć dosłowne i głupie. Ale tak. Stoisz w wielkiej przestrzeni białości i podnosisz głowę. Widzisz... wysoką, tu wariant nie jestem pewien, ale powiedzmy... figurę, statuę, postać. Jakby koronowanego księcia jadącego przez fragmentum. Oszałamiający stelar to można łatwiej chyba określić jako gwiezdny wiatr. Się tak pojawił czy coś takiego. Widzisz, jak naciągają łuk. I nagle wskakują na odległość czy coś? Nie jestem pewien, jak to przetłumaczyć. Widzisz ich z pewnością, jak po prostu nadchodzą. Ale po chwili pozostaje tylko cień. Lan, the hunt, czy na czym mówiąc połów, łowca. Wyszeptała Herta. Nie bądź oszołomiony. Są już krok przed tobą. A teraz pośpiesz się i wołaj ich. Znajdujesz się w pozycji, z której nie możesz się ruszyć. To tak jakby przybili cię do niewidzialnej ściany. A ty nawet nie zauważyłeś, kiedy dokonali ruchu. Męczysz się. Próbujesz wymówić ich imię i... Okej. Okay. To gratulowa, musisz... Ale zanim się moim... Mną jeden raz, zanim możesz pójść. A nie będę aż takim trolem. Nazywasz się Lan. Ignorują cię i... Po prostu w nagłym mgnieniu oka znikają z widoku. Nie bądź... zniechęcony. Zwiększę ich socjalne... statystyki w następnym razem. Herta była delikatnie zawiedziona. Poruszyłem się za szybko. Ale byłam w stanie pobrać trochę ich informacji. Prawdopodobnie nie byli zbyt... Przynajmniej nie był zbyt zaznajomiony z Akivili. Mija moment. Dodała. Możliwe, że mam tylko swojego wroga na myślach. Abundance. Okej, czyli widzę, że Eony są tutaj nie tyle co przeciwnościami swoimi, po prostu pod względem destrukcji, powiedzmy stworzenie, czy harmonia i tym podobne, co wręcz są też swoimi wrogami tutaj możliwe. A więc tak, Abundance? A, Yoshi. Eon Abundance. Nie umiem tego przetłumaczyć. Może dostatek, może coś takiego, nie wiem. Naprawdę nie kojarzę słowa. Odpowiedziała Herta tak
zobętniała. Najbardziej łaskawy byt w całym wszechświecie. Przy okazji prawdopodobnie potwór. Lecią każdego, kogo widzą. Czy to jest coś tak niewielkiego jak atom, czy tak wielkiego jak galaktyka? Może nawet są w stanie rozwiązać twój problem ze Stellarionem. Dodała, żartując. Ale dobra. Pojawił się kolejny typ. I co tu mamy? Kiedy pokonasz wroga, regenerujesz masywną ilość energii. Zwiększa prędkość, dopóki ktoś nie zostanie zaatakowany. Świetnie. Świetnie, jakby użył mojego tanka, który prowokację ma. Mhm. Okej. Okay. A to... Nie, wiesz, wezmę to. To po prostu sojusznicy będą zwiększyć sobie nawzajem ataki. Ale to może być fajne, taka masywna energia. No i przydatna przy okazji, bardzo. Nie, żebym miał wielki problem z tym. Okej, tutaj potrzeba ognia, no to bierzemy ogień. Szybka sprawa. O nie, kto by się spodziewał, że to zaraz się skończy. I tak, wiem, że nie mam wiatru. Ale cóż, okazał się niepotrzebny. Nawet ryba dała sobie z tym radę. Większy crit rate. To nie ma sensu na razie brać, więc kiedy indziej to zbiorę. A tu im więcej błogosławień tego typu, tym... No, follow-up ataki są potężniejsze. Niestety nie ma za bardzo teraz follow-up ataków żadnych, więc nie wiem, czy jest sens. I tutaj physical albo ice. Mam tylko physicala, więc bonk. I lecimy do boju. Bonk. Ju, z gitary. I rybo, czy dasz radę, czy muszę coś marnować? Musiałbym marnować, niestety. Będę ranny, jeżeli to miało jakieś znaczenie. Tak, jakąś znaczenie. Jakieś znaczenie, Gwiezdny Kluczu. Ogarnij, nie ogar. Oba są badziewne, to jest rzadsze, więc biorę to, żeby już to mieć zaliczone. Teraz co tu mamy? Spotkanie albo walka? Czy można sobie wybierać? Idę za walką. I tak jestem w takim dobrym stanie, że to nie ma co się przejmować. Okej, świat drugi, masz 13. Okej, tutaj niestety nie jestem w stanie wejść w żaden lepszy sposób, więc... Jak ja mogę tak zlamić? Dobra. Nie przejmujmy się tym i tak. Ryba prawdopodobnie wyleczy wszystko bez problemu. Dobra, mam wystarczająco energii. No. Skill issues! To jest jedyny moment, w którym można mieć skill issues. I ja mam tam skill issues. I w takich momentach aż się dziwię, jak już udało mi się ukończyć Elden Ringa, Dark Souls i inne tego typu gry. No cóż. Okej, okay, po pokonaniu wroga... Leczysz się? Wezmę co, niech będzie. Leczenie po pokonaniu. Nie, żeby to było coś, czego bardzo potrzebuję, ale zawsze kolejna opcja. I teraz bonk! Udało się! Dobrze. Dobrze. I tak, pokonani. Losowanie. Czy potrzebuję tutaj burstów? Nie. Nie wiem, że zostanę znowu poraniony, ale tam... Co się tym przejmuje? Ryba się tym zajmie. Bonk. Piu. Gitara. Ryba. Typowe, po prostu. Ale kurczę. Nie ukrywając, i tak szczerze wam powiem. Jak widziałem tą rybę, spodziewałem się, że to będzie coś właśnie pokoju znowu Chichi. Czyli, że to niby będzie okej, ale... jakby to powiedzieć... Ale ludzie będą uważać, że to jest bezużyteczne ogólnie, że to nie jest najlepsze. A zrobili z niej coś naprawdę świetnego. Kolejny kombat. Dawaj to. Ja nie będę czekał na nic innego. Ja chcę kombaty, ja chcę po prostu miażdżyć. Robić rzeź. Dobra. Niech i tak będzie. Nie, żeby to miało większe znaczenie. Coś jest ranny w ogóle? Nie. Dobra, to bijemy z ogonka. I tak. Szczerze powiedziawszy, chyba będę musiał przestawić się teraz trochę więcej na streamowanie. Tylko, że
najbliższym czasie mam trochę więcej czasu. A też lubię tak sobie marudzić do monitora. No i tak, w szczególności teraz, kiedy jest okres ten majówkowo-maturalny i tak dalej, powinienem mieć więcej trochę spokoju, bo nawet, powiedzmy właśnie, grupa RPG, którą prowadzę, ma teraz przerwę ze względu na to, że właśnie maturki. Przez pewce u Mainu to na pewno znajdę chwilę na to, żeby to wszystko ogarnąć. A właśnie, w sumie walczymy już z Elitą, to można równie dobrze użyć tych moich tutaj mocy. Tak, dobra, masowy bonk, okej, okay, jednego pokonaliśmy, przyspieszenie, nie żeby to coś miało zmienić, ale nadal przyspieszenie, losowanko, gramy na gitarze, z ogona, aktywujemy bursta, znowu dzwonimy, gramy na tej gitarze. Czemu tak dobrze nie mógłbym wychodzić wcześniej w tury, podczas przechodzenia fabuły? Ale dobra, w sumie tak się pytam. Przecież to jest oczywiste, bo nie miałem tych wszystkich postaci i takich fajnych rzeczy. Przecież nie wysyłam warpów, nie robiłem wishy, jakkolwiek zwał, tak zwał. Ale no, wiadomo o co chodzi. Okej, przełamanie, pięknie. Jest ranna, więc ryba oczywiście rzuca swoją buteleczką wodną. I na to nie rozumiem logiki, czemu ona jest elektryczna. Powinienem, że mogli dać jej lodowość, albo cokolwiek innego. Ale ta elektryczność naprawdę wydaje się taka trochę... No, niewyjaśniona. Dobra. Bonk. Losowanko, oczywiście. Okej. Użyję w sumie tego, żeby przynajmniej oszczędzić sobie potencjalnie... Ten, jak to się nazywa, tury. Czy ona zyskała prawie całą energię? A tak, dobiła. Nie, że tutaj za dobijanie będziemy mieli bardzo dobrą regenerację. To jest świetne. Szczerze wezmę co, bo to jest naprawdę dobre. I teraz tu mamy respite. Okej, okay, czyli można sobie odpocząć. Czy ja tego potrzebuję? Powiedziałbym, że nie. Ale i tak to rozwalimy, bo czemu by nie. Downloader, czy mam kogoś do pobrania cennego? Ja go w sumie mogę wziąć. Na wszelki wielki, czemu by nie. Herta, więc możemy kupić. Po tym zaskoczeniu ty spotkałeś fizycznego papeta Herty. Okej. Okay. Okej, tam było co innego jednak niż to, co myślałem. Nie wiem, czy to przemieniam, ale tak. Jedno błogosławieństwo jednej rzadkości. Albo ulepsz dwa losowe. Ulepszymy dwa losowe. Czyli teraz w ten sposób to działa. Okej. Okay. Okej, okay. Nie jest najlepsze, ale dobra. Czyli teraz nie mogę sobie ulepszyć jak chcę, tylko co razem było losowanko. Smutek trochę. Ulepszymy co innego, ale dobra. I teraz jak sytuacja w sumie tu wygląda? Dobra. Nie, dobra. Tym razem nie zepsułem. Oddychaj gwiezdny kluczu. A, przy okazji pozwolicie, że też łyknę sobie herbaty, bo w sumie prawie od początku z transmisji nawet nic nie piłem. Jednak nawilżanie ust jest teoretycznie praktyką, która jest dosyć dobra i wskazana i promowana wśród i voice aktorów, i innych takich, więc no... Powinienem to częściej robić, by unikać ewentualnie jakichś dziwnych... blasknięć, niemlasknięć... dmuchnięć i tym podobnych. Chociaż wiem, że i tak tego nie uniknę. Nie, spokojnie, siostra. Nie przejmuj się tym wszystkim, no... Nie musisz się tłumaczyć. Pamiętaj, że i tak to tak jak zawsze jest, jak to się nazywa, z tym wszystkim. No, tak samo jak z moimi nagraniami na YouTubie, czy z czymkolwiek. Ja to robię bardziej dla samego siebie, niż dla prawdziwych efektów takim, jakim jest, powiedzmy, jakaś wielka integracja z kimś widzami, czy coś. Nie zdążyłem. No, rozproszyłaś mnie.
Albo sens. To nie tak, że ja tego nie chcę. Tylko ja jestem świadom, że teraz są takie czasy, że co drugi przechodzień okazuje się, że prowadzi kanał na YouTubie czy na Twitchu i nie da się tak łatwo przebić ani nic. Więc ja nawet nie udaję, że to się uda. Wiem, że ci o to chodziło. Niestety wiem. Niech będzie to. Dobra, teraz jakieś zdarzenie albo walka? Pójdziemy raz na zdarzenie, bo za dużo już tych walk. Nie, żeby to było jakieś takie istotne bardzo. Przy okazji strykniemy na ludziska. Nie mogę tu odbierać niestety. Więc event. Pomiędzy czerwonymi skałami w Isumousu? Nie wiem co, ale tak. Odkrywasz... Biał... Wykonam z białego kamienia rzeźbę ludzkiej głowy. Jej rozmiar jest wystarczający, by móc trzymać ją w ręce. Czytasz inskrypcję na kamiennej platformie, która mówi... Yaoshi, czyli to jest właśnie ten Eon, czy jakkolwiek raczej to wymówić. Abundance. Czego nadal nie jestem w stanie przetłumaczyć, bo ja jestem tyle głupi, że zamiast sprawdzić to w translatorze czy coś, to będę się z tym teraz zmęczył i będę mówił w ten sposób. Okej. Okay. W tej chwili, w której... jak to się nazywa? Kładziesz swoje palce na rzeźbie. Jakieś uczucie... Czujesz, jak przemienia się to, jak się przemienia w ptaka w twojej ręce. Okej, okay. No ogólnie to jest mowa o tym, że się zmienia. Potem szkarłatny płyn wypływa z twoich palców. Oj. Wszystkie świadome istoty będą posiadać, dostaną spełnienie wszystkich swoich życzeń. Cierpienie i leczenie są w symbiotycznej relacji. Odrzuć statuę. Bądź jakiś taki... jak to się nazywa? Bądź jakiś taki podstępny, coś tego typu. Jedno po prostu błogosławieństwo dwugwiazdkowe. Wszyscy tracą HP równe 30%. Maksymalnego? 80% tracimy za 3 gwiazdkowe. Okej. Okej. Okej, fajne. Bierzemy to. I tak wiem, że straciliśmy prawie całe HP-ki, ale spokojnie, ryba ma ulta, przeżyjemy dzięki temu jakoś może. Okej, już przed elitą. Ten wróg wygląda na bardzo potężnego. Wygląda to, że jesteś nie tak z danymi wrogów. Nie możesz przypisać doświadczenia rzeczywistego do tego wroga. Bądź ostrożny. Stormbringer Bug. Okej. Dla bezpieczeństwa jednak... Nie, może nie będzie jeszcze źle. Potrzeba tutaj ognia, więc i tak nic lepszego nie mogę zrobić. A nie, proszę, mogę to zrobić. Mogę coś takiego. I potem takiego. Więc dobra. Pierwsze co, to też aktywujemy od razu to. I dobra. Jesteśmy potężne wzmocnienie. Mimo tego, że... Nadal nie jesteśmy w jakiejś takiej bardzo niebezpiecznej sytuacji, dzięki ratunkowi ze strony ryby. Nawet też nie będę czekał na inne rzeczy, rzucam wszystkie bursty, ulty, jak to tak zwał. Mówię dlatego, że po prostu nie chcę mieć ryzyka na to, że tutaj padnę. Jak sam przyjdzie tura ryby, to od razu będę też, jak to się nazywa, no od razu będę leczył bardziej. A, tylko kogo? W sumie niech ona samą siebie wyleczy. Bo jej przetrwanie jest najważniejsze. Jeśli ona przetrwa, to reszta też ma szansę przetrwać. Oj! Niebezpiecznie.
A ja w sumie nie mam jak tego przebić. Więc tak. Może się uda, może nie. Teraz pytanie, kto jest cenniejszy w tym momencie? O, no niestety. Liczyłem, że może jakimś cudem instynkt wody wyleczy wystarczająco wszystkich. Jednak nie. Okej. Okay. Na szczęście jakoś to przeżyło, więc tak. Rzucimy od razu, nie czekając na nic. Okej. Okay. Już znowu prawie martwa. W sumie nie wiem, co więcej mogę o tym powiedzieć. No, ten cały tutaj symulowany świat jest... delikatnie mówiąc, interesujący. Ale spodziewałem się czegoś... delikatnie można, mogę to powiedzieć innego. Początkowo z tego wszystkiego. Nie mówię tego złośliwie czy coś. Ale serio, spodziewałem się czegoś no, trochę innego. Dobra. Bonk. Tutaj nawet nie ma co myśleć, musimy leczyć. I właśnie nie zauważyłem nawet, że mam tutaj te dwie opcje. Z razu uderzamy, atakujemy najbardziej jak mogę. Dobra. Pewnie zginiesz, więc próbujmy jak najwięcej. Dobra. A może nie zginie? Może jakimś cudem ryba uratuje wszystko? Aha, świetnie. Nie, ale wydaje mi się, że tak, że Bailu, aka ryba, naprawdę ratuje całą sytuację. Nie, oczywiście jakiś gepard czy ktoś inny też mógłby to uratować, ale no... jako, że mam tylko ją, no to też nie ma co narzekać, no co? Że jest zła. Bo sprawdza się znacznie lepiej niż bym się spodziewał. Przerosła wszelkie moje oczekiwania naprawdę i... jestem usatysfakcjonowany z tego, jak to wyszło. Okej. Dobra. Mamy tylko jedno, niestety. On coś trzeba. W ten sposób mam przynajmniej gwarancję, że się pozbędę wszystkiego. Czy ja naprawdę... użyłem bursta po to, żeby odzyskać bursta? Co mi prawdopodobne. Dobra. Lecz siebie samą, Bailu. Resztę możesz potem poleczyć. Okej. Sytuacja nadal w miarę stabilna. Tak, zasady są po to, żeby je złamać. Jaki brutal z ciebie już chcesz łamać zasady. Powinien się wstydzić. I okej, teraz... kogo by tu ratować najbardziej? Powiedzmy, że to kto ma najmniej HP. No, kogo innego. Okej, jednak ratujemy wszystkich. Oczywiście butelka się zapełniła w wystarczająco wysokim tempie. I marnujemy bursta. Teraz to. I... ach, nie zdążyłem kliknąć. I tak, zawsze zapominam o tym, że właśnie mam jeszcze jakby jedno gratisowe, no, przeżyj swoją śmierć. Okej, okay, niebezpieczna sytuacja bardzo. Bardzo niebezpiecznie. Kurczę. Czego bym nie zrobił, jest to ryzykowna opcja. Więc dobra. Zaryzykujemy w taki sposób. Ja ryzyko się opłaciło na szczęście. Teraz jakie mam tutaj nagrody? Tylko jedna jest nowa, nie zdobyta, więc bierzemy. Rzecz jasna. Ja nie będę ukrywał, ja to, jak to już siedzę i to robię, to... głównie to będę robił po to, żeby zbierać te, których jeszcze nie miałem. Okej. Okay. Mogę kolejną sobie pobrać do systemu. Świetnie. Więc rozwalamy to wszystko. Sytuacja w miarę opanowana. Tym razem do systemu ściągnę sobie... marcz. I zobaczymy, co tym razem Herta zaoferuje.
Okej. Okej, znowu mogę wybrać takie opcje, no to bierzemy dwa. Ulepszone. I co tu mamy? Nadal nie widać. Aha. Okej. Świetne. Świetne bardzo. Dobra, też może być. No to lecimy dalej na jakieś dziwne eventy. I swoją drogą pewnie jak zrobię już to, to będzie można chwilowo się pożegnać z transmisją. Ja nie ukrywając też mam parę innych rzeczy do zrobienia. To była dosyć udana, więc tak. Nie mam zamiaru przeciągać aż za długo. W szczególności to głównie miało być też takie niespodzianką i testem, czy w ogóle mi to będzie działać. I dobra. Jest dosyć spokojnie i cicho wewnątrz jaskini. Grupy insektów skaczących w powietrze wyglądają zupełnie jak kolorowe gwiazdy na niebie. Dama z Grey Matresk, nie jestem pewien, co chodzi, ale jakąś kompleksją czy coś, nie wiem. Nie umiem tego przetłumaczyć, naprawdę, wybaczcie. Mój English nie jest aż taki dobry czasami, w szczególności jak nagrywam albo streamuję. Bo na co dzień byłbym w stanie coś zrozumieć. Ale tak, śpi sobie w tej jaskini z Noblesse Worms. Chyba jakieś glizdy czy coś tego typu. Pełzającymi po jej stopach. Kiedy otwiera swoje oczy i widzicie, kolorowy płomień natychmiastowo materializuje się w jej pobliżu. Rozprzestrzenia po ścianie i szybko dociera do twych stóp. Jesteś natychmiastowo otoczony ogniem. Pale wspomnień wylatują w twój umysł. Przeciążając swą psychikę. Przypominasz sobie popołudnie, gdy po raz pierwszy dał ci liczyć na palcach. I moment, gdy pierwszy raz widziałeś kosmiczne mrówki idące w prostej linii. Czym to pamiętasz? Proszę, przestań pytać. Pamiętasz, wspomniałem o tym, że śmieci czynią cię żywym. Wyłapujesz ją jakby wypuszcza jakieś takie snor, nie wiem, czy to jest jakieś takie dmuchnięcie powietrza, wypuszczenie powietrza nosem, czy coś takiego, ale takie lodowate. Czci Fuli, czyli Eona Remembrance, czy jest chyba wspomnienie, pamięć, nie wiem. A my spalimy twoje nijakie wspomnienia, czy pamięć, tak. Mówi. Wybierz i teraz. Daj wszystko im, albo nie noś 10 karatów śmieci. Nie wiem, czy jest jakieś coś, co bym chciał oddać. Nie, wezmę to. Chyba. I walka albo transakcja? Nie wiem, czym jest transakcja, więc to chcę zobaczyć. O, przy okazji można coś zepsuć, co od razu zepsuje. Wydarzenie. Okej. Napotykasz okrągłe pomieszczenie, gdzie drzewo ze swoimi gałęziami jest związane liną. Jego piękno... Skaret? Nie rozumiem. Ale okej, ogólnie powoduje to, że wygląda jak ta nicząca statua. Ten mnie po prostu tak zachwyca.
Jak tak najłatwiej mówić? Kilku żołnierzy opiera się o drzewo. Nie jesteś pewien, czy śpią. Są syjskimi rycerzami z twarzami bladymi jak shit, czy można powiedzieć papier, czy jakoś tak? Nie możesz po prostu powstrzymać się przed podejściem bliżej drzewa. Słyszysz powolne, jakby trzaskające odgłosy drzewa, kołyszącego się w tej, w tym, znaczy w tej nazwie, to że tak nawet to określić. Jest drewniana tabliczka, tablica ogłoszeniowa, jak, nie wiem jak to określić do końca, pobliżej jego korzeni, na której jest napis. Podlej to, a to rozkwitnie. Okej. Okay. Tracimy 20% maks naszego obecnego HP za dwugwiazdkowe. Nie ma dobra, dawaj gemsi na nie, tylko najpierw muszę skończyć ten wszechświat. 80% maksymalnego życia za trzygwiazdkowe. No, oczywiście. Jakie wielkie używanie po bajerze? Przecież bajerze jeszcze nie ma. Ale dobra. Kiedy bohater złamie słabość? Tak, okej, okay, może być. W szczególności, że to nowe. I znowu tracimy prawie całe hapeki. Jak wyjdzie bajerze? Mógłbym. Problem tylko w tym, że nie mam Primo Gemów ani Wishy. Więc no, na co mi to? Dobra, teraz mogę pobrać ją. I co tym razem zaoferujesz pewnie to samo, co sam. Okej. Okay. A, czyli tam wcześniej mogę tak decydować, czy chcę kupować, czy chcę ulepszać, a teraz tutaj mam po prostu taki ostatni moment. Na to wszystko, to jest... Okej, okay, jak kogoś ubijemy, to dostajemy pełną energię. Świetnie. I... czy mogę coś jeszcze ulepszyć? Ale mogę... Okej. Okay. Świetnie. Dobra. Ogarnięte, więc... Idziemy na bossa. Można coś zacząć z elektryką, albo z prądem. Albo z prądem. Prąd będzie lepszym wyborem. Okej. Okay. W jakim wypadku robimy 3 wstryknięcia, żeby być w jak najlepszym stanie. I prądem zaczynamy tutaj taką bitwę. Są przymrożeni na dzień dobry, więc fajnie. Okej. Taka sytuacja. Tutaj nie ma znaczenia, co zrobię. Tutaj oczywiście ta opcja. I dobra. W tym wypadku, który jest groźniejszy, ciężko mi określić. Tak czy inaczej, zrobimy to tak i tak, od razu. Może coś się uda. Dobra, gin szybciej. Im szybciej się tego pozbędziemy, tym lepiej. Okej, okay, na kogo? No dobra, nie jest tak źle. Mogli wybrać sobie gorszą postać do wybierania. Detonation Order, klasyk. Dobra. Może nawet się uda kogoś tutaj ubić. A no, udało się. Więc znowu maturę. A co za tym idzie, mogę znowu tego użyć? Przez to znowu go ubiję, przez to znowu będę mógł tego użyć. Nie, no to jest piękne. Podoba mi się to. Te symulowane wszechświetne pody są świetne. To mogę szczerze wam powiedzieć. Podobają mi się. Hmm.
Dobra. Jest jakiś większy sens tego używać? Nie. Więc tak, rzucamy tak. Tutaj można w ten sposób, bo to i tak nic nie zmieni. Tutaj tak, bong. Tutaj już z ogonka, bo też nie ma co robić. Okej, okay, wszyscy niestety zostali stałuntowani przez niego. To jest fatalne. No bardzo, nawet bardzo chore. Dobra. Okej, okay, z tego co są tu dwie kropki, więc chyba będą mieli dwa paski życia. A co za tym idzie, wolę teraz... nie marnować, powiedzmy, wszystkich tych burstów na sytuację, w której okaże się, że muszę walczyć z nimi jeszcze raz. No, tak jak mówiłem. Szybko, aktywacja ryby. Mhm. Dobra. Okej, oni się tam aktywują. Kurczę, mogą rzucić jeszcze co, byłoby szybciej. Ale to i tak bez różnicy. Co wyheluj? Co wyhaluj? Przecież już wyleczyłem. Okej, teraz tak, żeby się tylko szybko ich pozbyć. Nie, żeby to miało większe znaczenie. I teraz jeden, trzy, cztery. W ten sposób, bo to i tak bez różnicy, którego tłukę. Aha, okej. Okay. Czy bym przyszedł na końcówkę? Może jeszcze posiedzę, coś porobię. To nie jest gwarant, że na pewno końcówka. Możemy się zawsze na genesienie przerzucić. Możemy się przerzucić na coś totalnie innego. Nie od chujowersów. No, to nie jest aż takie, powiedzmy, trudne do zrobienia. Ale teoretycznie na końcówkę, bo tutaj nie widziałem, żeby po prostu ktokolwiek jakkolwiek reagował. Jedna osoba, powiedzmy, którą wiem, że na pewno tu była, czyli siostra, marudziła mi, że nie chce już Honkai. Star Railów. Oj, niebezpiecznie się robi. Okej. No nie, przegram. Przegram to przez pecha. Tak trochę. Okej. Okay. Cóż, może to mój błąd, że wziąłem tej... no, tego. Trailblazera pod fizykala, kiedy widziałem, że oni nie mają podatność na fizykal. Ale cóż, no. Było blisko. Okej. Okay. I wyrzuci mnie to. Czy był trudny? Nie, no ja bym powiedział... co się stało z numerami? Okej. Okej. Okay. A! Kolejna umiejętność jakaś. A, no, rozumiem. Okej, okay, jakieś drzewko umiejętności. Możemy zbierać punkty umiejętności, które pozwalają tam... dają umiejętności nowe, tak delikatnie mówiąc, okej. Okay. Buff of Resonance. Mhm. Okej. Okay. W sumie nie jestem pewien, czy to musiałeś przegrać w sensie, że trzeba było, czy że chodzi o to, że się śmieszę, że nie umiem w to grać. I to szczerze mówię, nie umiem tego wyłapać, niestety. To jest jeden z moich wad. Że nie umiem odczytywać dobrze ludzkich emocji, zarówno tak normalnie, jak i też no, przez internety, ale dobra. Aktywujemy, dostajemy wspaniałe rzeczy. Mhm. I dobra, co jeszcze, mogę coś jeszcze tutaj wziąć? Mhm. Fajne. Dwie umiejki. Ja jeszcze zaraz będzie można to powtórzyć, jak tutaj przegrałem teraz tak głupio.
Ale zanim to wszystko, to zobaczmy, co to za achievementy. Więcej z kosmicznych fragmentów, 20 zepsutych. Dwie umiejętności. Okej, okay, przynajmniej jest za co achievement. Na pocieszenie. Ja, no. Nie dziwię się, że może być trudno. W szczególności jak się ma postacie takie jak ja, nieogarnięte do końca. Ale dobra. Nie, podoba mi się naprawdę. I dla niektórych może to być zbrodnia, to co powiem, ale osobiście bardziej to mi przemawia, w szczególności na takich live'ach czy coś, ten właśnie Star Rail niż Genshin. Przez to, że to gra trochę spokojniejsza do ogrywania. Łatwo mogę się skupić na innych rzeczach. A równie dobrze mogę lamić, tak jak do tej pory to było. No i dobra. Tak jeszcze na pocieszenie może w takim wypadku zobaczę, co tu miałem za jakieś wyzwania. Nie to. Tutaj to. A, dobra. To się zrobi samo za chwilę. To w sumie... Właśnie, relikty. Może gdybym je poulepszył, to byłoby trochę lepiej. Więc cyk. Nie mówię, że wszystko teraz na maksa, ale mogę właśnie o tym w sumie pomyśleć teraz. Zanim jednak to jeszcze zobaczę ostatnią kwestię, ile tego mam za mało. Ale właśnie, mam bileta kolejnego, to wysyłamy. I uwaga. Uwaga, co się trafi? Spodziewałem się, że to będzie. Ale nadal liczyłem, że może gra się zlituje po tej przegranej czy coś. I tak, wiem, że ogólnie mógłbym. A może, zobaczymy. Fajnie by było, gdyby się udało. Świętego mnie tego już mam. Okej, zaraz bym sobie postać co odebrać. Gorzej tylko, że nie jestem w stanie tego zrobić, wiedząc o tym, że to są takie piękne, po prostu pięciogwiazdkowe bronie, które muszę kiedyś zrobić jakoś. Ale dobra. Dobra. Fajnie było i w ogóle. Ale co dalej, czy dalej będzie Star Rail, czy coś innego i to podobne, to jeszcze... Zdecyduję za chwilę, ale chwilowo muszę zrobić sobie przerwę. Tak, z tym się zgodzę, że strasznie satysfakcjonuje. A więc jak mówiłem. Chwilowo po prostu krótka przerwa. Nie to, halo gro, czym atakujesz? I tak... wrócimy, nie wiem, powiedzmy, żebym miał chwilę, to jakieś takie... wrócę... 20 po. Okej. I żeby to było jasne, też tutaj proszę dostajecie taką informacyjkę. Żeby była jeszcze bardziej widoczna, to przerzucę ją pięknie sobie na środek. Powiększę. I no, do usłyszenia za chwilę, jak już po prostu... Jak mówię, wrócę po prostu, bo... No, przydałoby się coś szybko zjeść. Nie mówię jakoś dużo, ale chociaż trochę. Łyknąć jakiegoś... czegoś więcej niż resztki herbaty, którą miałem. Aby się pomyśleć, co dalej. Może jeszcze chwilę czegoś porobimy, może będzie chwilę takiego zwykłego gadania. A może po prostu na tym skończymy jeszcze. Jeszcze nie wiem. Zależy, jak to będzie z wami, więc no. Do usłyszenia za te 5 minut.
A, dobra. Jednak wrócimy szybciej niż chciałem. Ze smutnymi wieściami. Niestety musimy się pożegnać dzisiaj, bo właśnie dostałem od rodzinki po prostu informację, że muszę się zająć pewnymi sprawami. Więc tak. Ja tutaj tylko wrócam na swoje oryginalne miejsce i sobie tutaj tak leży. I cóż. No wybaczcie, że tak to wynikło. Liczę na to, że jeszcze będziemy mogli trochę tutaj coś porobić, ale. No niestety. Obowiązki. Natomiast co mogę powiedzieć? Możliwe, że jutro też się spotkamy. Mam akurat potencjalnie trochę możliwości, jako że właśnie jest majówka teraz, żeby więcej postreamować. Jedne co, to tylko nie wiem o której, czy będzie tak to jak dzisiaj 16.30, czy będzie to później. Nie jestem w stanie po prostu nic zagwarantować. Wszystko zależy od tego, kiedy wrócimy. Od jednego znajomego z urodzin. Bo ten jutro akurat tak jest dużo, że ma urodzinki. Jakiś wiele z tej okazji robi, no co? No, wypadałoby pójść. Ale tak czy inaczej. Ponownie dziękuję wam wszystkim za obecność i mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani z tego, co tu się działo, bo ja jestem bardzo usatysfakcjonowany. Najbardziej z tego, że internety mi się nie zepsuły. I cóż, po raz kolejny zachęcam do zobaczenia linka do YouTube'a mojego, gdzieś to jest. Powinna tam być niedługo playlista dostępna z starymi, historycznymi, badziewnymi, jak wszystkie. Ale tak, transmisja z Genshin'a, który tu wcześniej miałem. I no, Star Rail też dostanie swoją playlistę, więc. Po prostu dzięki wam za obecność. Nawet nie wiecie, jak wiele to dla mnie znaczy. Taka niewielka grupka. No to hej, trzymajcie się.